kochani, bo ja w sumie nie przedstawiłem się na początku, a nie wiem, czy państwo mnie wszyscy znacie. Nazywam się Andrzej Kawka. Jestem dietetykiem, naturopatą, mam dużo tych kursów, no ale nie będę teraz, jakby czytam szkoły, nie będziemy teraz o tym wymieniać. Prowadzimy w Wyrach, czyli 20 km obok Katowic, klinikę medycyny zintegrowanej. Pracujemy tylko naturalnymi metodami, no właściwie tylko, wiadomo, że jeśli jest potrzeba, no to też czasami kierujemy do lekarza, ale w większości przypadków naprawdę nie ma takiej potrzeby. Trudno jest znaleźć dzisiaj dobrego lekarza. Myślę, że państwo zdajecie sobie z tego sprawę. Z wielu powodów. Niektórzy lekarze po prostu przestudiowali wiedzę akademicką i uważają, że to jest jedyna prawda i wszystko inne nie działa, jest bez sensu, no bo przecież tylko oni są lekarzami i oni mogą tylko o tym wiedzieć. Najwięcej i takich lekarzy unikajcie, ale są też cudowni lekarze, którzy chcieliby zrobić coś więcej, ale nie mogą, bo się boją, dlatego że stracą prawo wykonywania zawodu, bo tak to też wygląda i naprawdę trudno jest dzisiaj zrobić. Natomiast ręczę państwu, że wszystkie choroby, które mamy, są to choroby emocjonalne, znaczy właściwie no, można powiedzieć zdecydowana większość, ale na nasze emocje wpływa przede wszystkim jedzenie i styl życia. Czyli tak jak państwo żyjecie, tak jak państwo jecie, to decyduje o tym, jaki macie stan umysłu i może dzisiaj troszkę o tym opowiem, a ten stan umysłu to chyba najważniejsza rzecz, jaka może być, ponieważ ja tak może zacznę od takiego wprowadzenia. Ja mam już tam 40 parę lat i zauważyłem w moim życiu, że tak naprawdę wszystko, co robię albo wszystko, co robimy, robimy po to, żeby być szczęśliwymi ludźmi, nie? Jak kupujemy dom, to po co? Żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, żeby móc być szczęśliwym, że mam fajny dom, nie? I nie wiem, je urządzone. Jak mężczyźni kupujemy auto z dużym silnikiem, to po co? Że jak wciśniemy gazu, to żeby było szczęście, nie? Żeby Orlen zarobił. Tak, tak to wygląda. Ale to jest troszkę złudne, dlatego że jeśli my szukamy szczęścia na zewnątrz, czyli wydaje nam się, że jak kupimy sobie nowego ciucha, to będziemy szczęśliwi, jak go nie będziemy mieli, to będziemy nieszczęśliwi, albo że jak będziemy mieli fajne auto, to będziemy szczęśliwi, jak mamy gorsze auto, to będziemy nieszczęśliwi, to jest najgorsza rzecz, jaka może być, dlatego że to szczęście jest zewnętrzne i tak naprawdę nigdy nie będziecie szczęśliwi, bo to nie będzie prawdziwe szczęście i prawdziwa radość. Radość i szczęście to stan umysłu, tak jak miłość jest stanem umysłu, nie musimy być zakochani w kimś, żeby być w pełni miłości, tak? Bo miłość to stan umysłu, czyli coś, co jest w nas, my jesteśmy tym wypełnieni, my to odczuwamy i według tego działamy. Jedzenie jest kluczowe, jeśli chodzi o stan umysłu. Podzielę się dzisiaj z tym z wami. Podam dużo kontrowersyjnych rzeczy, ale prawdziwych, ręczę. Ja też jestem od 3 miesięcy na trochę innym, od 4 właściwie już, chyba to już nawet jest od czerwca, na takim trochę zupełnie innym jedzeniu i o tym też opowiem. I powiem państwu szczerze, że ciągle słyszę, nawet dzisiaj słyszałem tutaj od jednego pana, ale zacznę tam chyba tego pana, mi sympatycznego. Jak miałem 17-18 lat i jakoś tak zawsze wychodziło, że kolegowałem się ze starszymi kolegami, to oni mi wszyscy mówili, o, ty masz teraz tyle energii, możesz tyle rzeczy robić, bo jesteś taki młody, zobaczysz po 20. Jak miałem 20 parę, to mi wszyscy mówili, a zobaczysz po 30, nie? Jak już miałem 30 parę, to mówisz, a tam 30 to jeszcze spoko, zobaczysz po 40, jak to wygląda, nie? Ale kochani, ja ręczę, że mam dzisiaj 45 lat, mam najsprawniejsze ciało od początku, jak się urodziłem. Nigdy nie byłem tak sprawny, nigdy tak dobrze moje ciało nie wyglądało. I od 3 miesięcy jestem na specjalnym żywieniu i mam tak cudowny stan umysłu, jestem tak stabilny emocjonalnie, raczej cały czas zadowolony, szczęśliwy, bez jakichś nerwów, bez stresów. Mojemu mózgowi się chce, więc jest duży wyrzut dopaminy, która jest odpowiedzialna, neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny za to, że naszemu mózgowi się chce działać, serotoniny, który jest odpowiedzialny po prostu za to, że jestem szczęśliwy, zadowolony, nie muszę wsiadać do auta, żeby się cieszyć i tak dalej. I o tym się chciałem dzisiaj z wami podzielić, ale Emilka, bardzo bym cię prosił na sekundkę do siebie, dobrze? Jakbyś mi mogła z cukrem pomóc, bo masz duże doświadczenie w tym. Emilia jest moją wspólniczką, bo jakby pomogła mi otworzyć naszą klinikę. Zarządza to takie serce naszej kliniki. Kochani, ja wrócę, zanim zacznę opowiadać o moim żywieniu, chciałbym pokazać, jakie jest niebezpieczeństwo w cukrze, dobrze? Kurczę, tu też, nie wiem, tu chyba tych slajdów nie ma, ale przypomnijcie sobie państwo, jak wyglądali ludzie w latach 60., w latach 70., dobra? Czy mieliśmy otyłych ludzi? Mój tato, często mówię tą historię, ale ją zapamiętałem jako dziecko. Mój tato chodził do podstawówki, gdzie było jeszcze 7 lat, do dwójki i opowiadał mi, że on z całej podstawówki, gdzie było tam 7 klas, był tylko jeden otyły chłopak, jeden, na całą szkołę i on go zapamiętał do dzisiaj.
Opowiadał mi o tą historię, no, nie wiem, z 10-15 lat temu. Jeden. Dzisiaj w szkole 50% dzieci ma przynajmniej nadwagę. Coś jest nie tak. Zobaczcie, świat idzie do przodu, nauka idzie do przodu, dietetyka się rozwija, no tak, ale ona się rozwija na dwa fronty, taką, o której ja opowiem i taka akademicka. Medycyna się rozwija, ale mimo, że mamy coraz nowsze leki, coraz bardziej nowej generacji leki, ale tak naprawdę coraz więcej ludzi jest chorych, mamy coraz więcej chorób, coraz więcej otyłości. W Stanach Zjednoczonych 88% społeczeństwa amerykańskiego ma insulinooporność. W Polsce będzie bardzo podobnie, niewielka będzie. Na pewno będzie może być troszkę mniej, ale na pewno nie za wiele. I co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? I o tym spróbuję dzisiaj troszkę opowiedzieć, dobra? Ale najpierw chciałbym wrócić do tej prezentacji. Dzieci, wiek szkolny, 7-10 lat, pierwsza, trzecia klasa. Jak mniej więcej te dzieciaczki jedzą, dobra? I teraz zobaczcie. To widać chyba, nie? Płatki z mlekiem, czyli około szklanka mleka, tak? 200 ml i to są dwie łyżeczki cukru. Do tego dochodzą płatki, około 50 gram, tak? To jest już 8 łyżeczek cukru, czyli w sumie 10 emilka, plus herbata, no bo czasami jeszcze dzieci przed szkołą wypiją herbatę. Zazwyczaj ile się dodaje łyżeczek do herbaty? 2. No to w sumie, zanim dziecko wyjdzie do szkoły, zje płatki z mlekiem, małą porcję, co to jest szklanka mleka, tak? I tak dalej. Zje małą porcję plus do tego herbatkę, to jest 12 łyżeczek cukru, czystego cukru, bo płatki... Tak, będą miały czysty cukier, szybciej ten cukier rozłoży się w organizmie i indeks glikemiczny pójdzie mocniej do góry. To jest 12 łyżeczek cukru. Mamy? To tak, żeby zobrazować, kochani, przed wyjściem do szkoły. No ale to nie wszystko. Zazwyczaj do szkoły dzieci dostają jakieś takie dwie kanapki złożone ze sobą, tak? Dwie kromki chleba plus Nutella. I zwróćcie Państwo uwagę, że ta Nutella to będzie średnio około 2 łyżeczki cukru. Ale te dwie kromki chleba, małe, średnie dwie kromki chleba, bo średnia kromka chleba taka mniej więcej o tyle, to są 3 łyżeczki cukru, jedna. Czyli w szkole dzieciaczek zje taką kanapeczkę i to jest 8 łyżeczek cukru. To nie musi być Nutella, może być dżem, ale dzieci raczej chcą coś słodkiego, nie? Nie daj Boże jeszcze margarynę, jak do tego dołożymy, to już w ogóle będzie katastrofa. Znaczy cukru margaryna nie podniesie, tak? Ale tak to wygląda. Nawet jakby było jakiś tam ser żółty, czy tam wędlinka, no to i tak zostaje 6 łyżeczek cukru. Kolejna sprawa. Dzieci zazwyczaj do szkoły, tak mi przynajmniej powiedziały panie, dostają soczek, więc taki soczek 0,33 litra. Nie będę podawał firmy, bo nie chcę się narazić, ale państwo wiecie, jakie firmy robią te zdrowe soczki, nie, dla dzieci. To taki soczek 0,33 zawiera w sobie 7 łyżeczek cukru. 7. Bo na 100 gram produktu jest tam średnio około 2 łyżeczki cukru. Czyli 100, 200, 300, bo jest 330, czyli razy 3,3 to będzie 7 łyżeczek, może 6,5, tak? Kolejna sprawa to obiad. Co i dzieci najczęściej jedzą na obiad? Mączne rzeczy chcą jeść? Makaron, pierogi, naleśniki, ziemniaki, prawda? To tylko dzieci dzisiaj chcą jeść, bo są uzależnione od cukru. To tak jak mówiłem, kochani, 100 gram mąki to 15 łyżeczek cukru. Czekamy trochę na Emilkę, bo ja tak bardzo szybko gadam. Daleko mam do domu, to szybko gadam, bo się spieszę. Dobra. Kolejna sprawa, dzieci często wypiją kompot. Nawet jeśli ten kompot będzie naturalny, to średnio będzie zrobiony ze słodkich owoców, to będzie to średnio 4 łyżeczki cukru. Naturalny kompot. Mamy? Kolejna sprawa, niech dziecko wypije szklankę Coca-Coli, szklankę orężady, szklankę Fanty, czy szklankę Kubusia, Krzysia, Zbysia, nie wiem co to tam jest, czyli czegoś słodkiego, to każda szklanka to 5 łyżeczek cukru soku. Zapamiętajcie sobie to, kochani. To tak jakbyście do herbaty dzieciakowi sypali 5 łyżeczek cukru. Ale my mówimy, nie możesz 3 łyżeczki, dam, możesz maksymalnie 2, bo tam jest cukier, ale proszę wypij litry soku. Okej? Kolejna sprawa to danonek, taki malutki danonek, jeden. Malutki, nie ten duży jakiś, tylko taki ten malutki, to 20 gram węglowodanów, czyli 4 łyżeczki cukru. Mamy? Kolacja, dwie kromki chleba z dżemem, 8 łyżeczek cukru. I na koniec zostanie nam chyba herbata, 2 łyżeczki cukru. To poczekamy na Emilkę, żeby zdążyła. I herbata 2, dałaś już? Tak, no i owoc, banan dojrzały, duże słodkie jabłko. To każdy z takich owoców zawiera około średnio 25 gram węglowodanów, więc to jest znowu 5 łyżeczek cukru. Bez ani jednego słodycza.
Oczywiście to taki dzieciak, który lubi jeść, tak? No bo nie każde dziecko tyle zje, bo większość dzieci jedzą dzisiaj słodycze. No ale powiedzmy, nie damy dzieciakom tych słodyczy, no to dzieciak będzie chciał jeść. No więc jak będzie chciał jeść, to kochani, 70 łyżeczek cukru średnio zjadają nasze dzieci, albo wy pewnie może nawet i więcej, bez żadnych słodyczy. To jest tyle. Czy to na kamerze widać też? Widać? Dobra. To jest tyle cukru. Dziękuję ci bardzo, Emilka. Brawa dla Emilki, żeby zachęcić następnym razem do wyjścia. Powiedzcie mi, w jaki sposób te nasze dzieci mają być skoncentrowane, w jaki sposób mogą się dobrze uczyć, w jaki sposób mają nie mieć nadwagi, w jaki sposób mogą jeść inne zdrowe rzeczy, jeśli spożywają średnio taką ilość cukru za dnia, bez słodyczy. Rozumiecie to państwo? No tak to niestety wygląda i cukier rzeczywiście ma swoją dobrą stronę. Jest dla nas energetyczny i dodaje nam energii. I czasami węglowodany, cukry proste będą dla nas lepsze niż cukry złożone. To nie znaczy, żebyśmy w ogóle nie spożywali cukrów, tak? Bo to też czy jakby trochę jest potrzebne. Ale nasz organizm nie tylko czerpie energię z tłuszczy, ale przede wszystkim powinien czerpać energię z czego? Z tłuszczy. Chyba dwa razy powiedziałem tłuszcze, tak? Dobra, przepraszam. Nie z cukrów, tylko z tłuszczy. I o tym może troszkę dzisiaj opowiem i spróbuję zwrócić na to uwagę, co tak naprawdę nam szkodzi, jak to wygląda. Ja dzisiaj jestem na w ogóle ekstremalnym żywieniu, ponieważ od czerwca tego roku przeszedłem na dietę karniwora. Dieta karniwora to dieta, która polega na tym, że jemy tak, jak nasi przodkowie jedli przez ostatnie przynajmniej 2 miliony lat. Czyli jak jedli nasi przodkowie? Czy nasi przodkowie... Proszę? No mamut byłby najlepszy, bo tam jest najwięcej tłuszczu. Sam mam ochotę, jak mi od razu ślinka leci na samą myśl o mamucie. Ale rzeczywiście tak to wygląda. Nasi przodkowie średnio 4 miliony lat temu, przynajmniej takie są te odkrycia archeologiczne. Czy to jest prawda, czy nie, też trudno powiedzieć, ponieważ no, dużo rzeczy może być przekłamanych. Ale mniej więcej szacuje się, że ludzie między 4 a 2 miliony lat do tyłu zeszliśmy z drzewa. Przestaliśmy się w związku z tym odżywiać tylko i wyłącznie rzeczami, które rosły na drzewie, a zaczęliśmy również odżywiać się mięsem. Ale ze względu na to, że nie byliśmy zbyt mocno uwarunkowani do polowania, więc na ogół ponoć nasi przodkowie przez te 2 miliony lat jedli bardzo dużo padliny, czyli my ludzie byliśmy ponoć padlinożercami. Dlaczego mogliśmy jeść padlinę? Dlaczego nic nie działo się z naszymi organizmami? Przecież to było zepsute mięso. Otóż, kochani, nic mylnego. Otóż może dlaczego? Dlatego, że nasz żołądek, ludzki żołądek, ma najniższe pH ze wszystkich zwierząt, nawet innych zwierząt mięsożernych. Albo jest na tym samym poziomie. To oznacza, że jeśli w naszym żołądku prawidłowe pH to kwas, który ma średnio między, powiedzmy tak, żeby łatwo było zapamiętać, między 1 a 2 pH, czyli tak silny kwas, jak jest w akumulatorze, zgadza się? Więc wtedy jakakolwiek bakteria, jakikolwiek robaczek wpadnie do takiego kwasu, no to on tam po prostu zostanie rozpuszczony w tym kwasie. Dlatego niektóre zwierzęta mogą sobie pozwolić, mięsożerne, mogą sobie pozwolić na zjedzenie starego mięsa, dlatego, że u nich działa prawidłowo kwas i nie ma możliwości, żeby jakaś bakteria przedostała się do organizmu. Rozumiecie? Niestety dzisiaj nie mamy tak dużo tego kwasu, co niektórzy. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm do trawienia mięsa, białek wszystkich, czyli mięso, jajka, kości, tak, produkty odzwierzęce, tam gdzie są białka, potrzebuje bardzo niskiego pH. To ma być pH w granicach 1 albo 2. Natomiast jeśli trawimy skrobia, czyli ziemniaki, słodycze, mąka i tak dalej, tak, jakby cukry i skrobie, to nasz organizm do trawienia tego potrzebuje wysokiego pH. Powyżej, nawet tam powyżej 5, 5,5. I teraz problem polega na tym, że jeśli my jemy zbyt dużo tych produktów zbożowo-cukrowo-skrobiowych, to my cały czas mamy podniesione pH naszego żołądka i tracimy swoją naturalną zdolność do ochrony przed bakteriami, do ochrony przed patogenami. Ale nie wszyscy. Ja jako taki mały łebek często podaję tą wiadomość. No tutaj jestem jakby w sumie pierwszy raz mówię taki wykład o żywieniu w tym miejscu, więc pozwolę sobie powtarzać parę rzeczy. Widziałem w szkole podstawowej, gdzieś byłem i widziałem, jak wtedy jeszcze oglądałem i miałem telewizor, bo od 20 lat już go nie posiadam, ale wtedy jeszcze miałem i opowiadali tam gdzieś w jakichś wiadomościach, oczywiście same złe rzeczy, więc że w jakiejś tam szkole podstawowej 7 dzieci zachorowało na salmonellę. Ja pytałem mamę, mówię, mamo, jak to jest możliwe, że co taka mała szkoła, 7 dzieciaków tylko jest na stołówce?
A mama mi tłumaczyła, że no nie, inne dzieci nie zachorowały, tylko te. Ja mówię, no to jak to? No wszystkie jadły to samo i tylko 7 zachorowała, 100 nie? No właśnie dlatego, że te 7 dzieciaków miało, to jeszcze były dobre czasy, dzisiaj zachorowało 70 ze 100, a nie 7, nie? Miało tak mało kwasu solnego, że te salmonella weszła tutaj do środka, nie została przeżarta przez kwas solny i dlatego te dzieci się zatruły. Ja od 20 lat zjadam codziennie na śniadanie od 5 do 10 surowych jajek. Mamy jajka codziennie, dzisiaj wypiłem 10 przed wami tutaj, dodaję sobie tam jeszcze olejów, blenduję to blenderem i wypijam. I mamy jajko oczywiście od szczęśliwych kurek, czyli z kupami, tak? Myślę, że każdy wie, jak wygląda jajko prawdziwe, takie niemyte, z kupami i tak dalej. Ja je zawsze, nigdy ich nie parzę, nigdy ich nie myję, zawsze je biorę rękoma, wrzucam do środka, wyrzucam te skorupki, biorę tych 6, 7, 10 jajek, wrzucam do środka, czasami tylko papierem albo ścierką sobie przetrę rękę i wypijam. I przez 20 lat spożyłem, nie wiem, ileś tam tysięcy, czy tam 10 tysięcy jajek i nie zachorowałem na salmonellę. Tak? I to też jest ważny temat, bo chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli. Jak Was ugryzie kleszcz, to czy kleszcz jest przyczyną boreliozy? Nigdy. Nigdy. To nasz układ odpornościowy jest przyczyną tego, że w naszym organizmie albo rozwinie się dana choroba, albo nie. Jeśli macie sprawnie działający teren, czyli nasz system odpornościowy. Teren to nasze ciało plus nasze emocje, tak? Stan umysłu. To jest teren. Stan umysłu, tak? I ten. To jeśli nasz organizm ma sprawnie działający teren. Czy może się w nim rozwinąć jakiś patogen? Jakiś wirus? Jakaś bakteria? No nie może. Więc nigdy przyczyną powstania boreliozy nie będzie ugryzienie kleszcza. To może być tylko taki impuls dla organizmu, ale to nie będzie nigdy przyczyna. Przyczyna zawsze leży w nas, czyli w słabo działającym układzie odpornościowym. My z żoną wyciągamy minimum 20 kleszczy w roku. Tu nawet mam ślad jeszcze na pępku, bo takiego dużego za późno go znalazłem w tym roku, jednego tu na pępku, tak z tym pępkiem. Ale dobra, taką mieliśmy ostatnio sytuację trochę śmiesznawą z tym pępkiem, ale dobra, to nie będę o tym opowiadać i tak dalej. Gdyby nasze dzieci mają podobnie, ponieważ chodzimy ciągle po lesie, chodzimy ciągle na bosaka po lesie i my nawet nie zwracamy za bardzo uwagi na te kleszcze. Gdyby kleszcze przenosiły boreliozę, nasza rodzina by już nie żyła. I to jest jeden dowód, ale możecie powiedzieć, a, bo ktoś mi ostatnio powiedział, albo jeszcze nie trafiłeś na tego jedynego. No kochani, jak ja miałem 100 kleszczy, czy tam 150 z siebie w życiu wyciągnąłem, no to jakie jest prawdopodobieństwo, że nie trafię na tego jednego? Tak? Druga sprawa, gdyby kleszcze przenosiły boreliozę i borelioza byłaby, znaczy i te krętki byłyby przyczyną rozwoju choroby boreliozy w organizmie po ugryzieniu kleszcza, to nie mielibyśmy w lesie ani jednego zwierzaka, bo wszystkie umarłyby na boreliozę. Jest tak? Słyszeliście kiedyś, żeby sarna miała boreliozę? Żeby skarżyła się, że ją stawy bolą? Według totalnej biologii borelioza jest wynikiem, jest oczywiście wynikiem stanu umysłu, czyli jest wynikiem strachu przed ugryzieniem i strachu przed chorobą po ugryzieniu. Dlaczego my nie chorujemy? Bo nie boimy się, że nas kleszcz ugryzie. A jeśli Jezus ugryzł mnie klesz, a w telewizji mówili, że będę miał boreliozę, to na pewno będziecie mieli boreliozę. Czym są koronawirusy według totalnej biologii, czyli chorób emocjonalnych? Bo był taki pan doktor Hammer, mieszkał w Niemczech, potem musiał z Niemiec uciekać, bo napisał książkę, że połączył wszystkie choroby z emocjami i musiał uciekać, bo system go chciał do więzienia za to włożyć. Taką mamy demokrację, nawet w Niemczech. Dobra, żebyście wiedzieli. I teraz on tam 40 lat temu napisał, że koronawirusy są wynikiem, i teraz skupcie się na tym, to jest mega ważne, lęk przed chorobą, lęk przed śmiercią po chorobie i lęk przed utratą majątku. Mówi wam to coś? Przez 3 lata w telewizji co słyszycie? Zachorujesz, umrzesz, stracisz majątek. To doprowadza do tego, że jeśli ten lęk, stres mija na chwilę, czyli my nagle mamy relaks, czyli na przykład mamy święta, albo gdzieś wyjeżdżamy na wakacje, albo spędzimy miło czas z kimś, stres mija, to wtedy organizm włącza infekcje wirusowe, żeby naprawić to, co uszkodził ten stres. Więc przestańmy się bać wreszcie, zacznijmy żyć miłością, może o tej miłości trochę też opowiem na koniec, bo to jest niezmiernie, niezmiernie ważne. Ale wrócę do właśnie, o czym mówiłem, bo bez prezentacji to ciągle ten był. Mówiłem o kleszczach, że kleszcze nie przenoszą, że o wirus, o tym, o salmonelli i tak dalej. Aha, mówiłem o tym naszym terenie i o tym żołądku, żeby on był. I teraz, kochani, krowa ma 4 żołądki. Zwierzęta trawożerne mają 4 żołądki. Znaczy one mają 1 żołądek, ale w tym żołądku mają 4 komory.
Więc najpierw jedzenie przychodzi do pierwszego żołądka, pierwszej komory, potem do drugiego żołądka, do drugiej komory, do trzeciego żołądka, do czwartego żołądka, potem dopiero przychodzi do olbrzymich jelit. I tam wszystko jest trawione, tak? Ponieważ zwierzęta trawożerne są przystosowane do trawienia roślin, tak? I one jedzą tylko rośliny, mogą mieć wysokie pH, mają specjalny system trawienny przystosowany do tego i one będą najlepiej czuły się jedząc trawy, tak? Ale my ludzie nie mamy czterech komór, ani nawet dwóch, ani półtorej w żołądku, mamy jedną. Więc teraz jeśli w jednym posiłku zjecie mięso plus ziemniaki, albo mięso plus ryż i kaszę, gdzie jest skrobia, albo mięso plus chleb, tak? Albo mięso plus fasola, groch i inne rzeczy, to wtedy nasz żołądek nie wie, co ma trawić, bo do strawienia mięsa potrzebuje kwasu, a do strawienia ziemniaków potrzebuje wysokiego pH. To jak wy macie strawić obiad? I potem ludzie mówią, a zjadłem na obiad mięso i tak się źle czuję. To nie dlatego, że zjadłeś mięso i się źle czujesz, tylko dlatego, że nie masz kwasu solnego, więc nie trawisz tego mięsa i się źle czujesz. A co jest tego przyczyną? No zjedzenie do posiłku mąk, tak, chlebków, makaronów jeszcze, tak, naleśników i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, jak chcecie zjeść mięsko i chcecie, żeby ono było odstrawione, to powinniście zjeść mięso i tyle. Tak? Ewentualnie odrobinka jakiegoś warzywa, jeśli chcecie sobie do tego dołożyć, ewentualnie przefermentowaną kaszę lub ryż. I wtedy będzie lepiej. Ale mięso powinno się jeść rozdzielnie, no jeśli już tak chcecie łączyć różne rzeczy, to powinno się jeść rozdzielnie, czyli jest obiad, chcecie zjeść mięso, to zjedźcie mięso i wtedy wchłoniecie wszystko, co jest w tym mięsie, a jeśli zjecie to mięso z kukurydzą, to cynku... No dobra, to o tym opowiem za chwilę, mam nadzieję, że będę o tym pamiętać. Dobra? I to jest jakby pierwszy taki element, który jakby występuje. Dobra, ja może to już zrobię może bez prezentacji, albo dobra, to niech sobie tam zostanie, żeby ładnie wyglądało i spróbuję podzielić się kilkoma informacjami, jak to tam wygląda. Kochani, piramida żywieniowa, tu chyba będę ją mieć. Czekajcie. O, jest. To jest nowa piramida żywieniowa. Aha, bo to nie mogę wychodzić z kamery. Nowa piramida żywieniowa, która została chyba bodajże w Polsce przez cudowny Instytut Żywności i Żywienia, tak, stworzona i pokazuje ludziom, jak powinniśmy jeść, żeby nie chorować. Dobra? To jest nowa piramida żywieniowa, oparta na nowych badaniach naukowych. To oczywiście trochę z żartem. Na samym dole jest napisane, że musimy się ruszać. Czy ruch jest ważny? No ważny jest, no dobrze się zruszać, musimy się ruszać, nie? I teraz tak, jak widzimy na dole, że ruch jest ważny i trzeba się ruszać, no to myślimy sobie, wow, tak? To znaczy, że to jest prawda, bo na dole jest napisane są prawdziwe rzeczy. Potem pokazują, że trzeba jeść warzywa i owoce w proporcjach 3 do 1, o tym też opowiem. Produkty zbożowe, mleko, nabiał, mięso, ryby, jaja i oleje i orzechy. Widzicie tu gdzieś czerwone mięso? Nie ma. Nowa piramida żywieniowa mówi ludziom, że nie powinniśmy zjadać maksymalnie, jeśli już mamy jeść czerwone mięso, znaczy najlepiej, żeby go w ogóle nie jeść, ale jeśli już będziemy jeść czerwone mięso, czyli mięso od zwierząt trawożernych, tak, na przykład, to najzdrowsze, to możemy zjadać maksymalnie 0,5 kg dziennie. No i w tygodniu, przepraszam, w tygodniu, tak? Ale oleje roślinne są tylko tutaj napisane i orzechy, ale nie ma tutaj w ogóle tłuszczy zwierzęcych. Czyli w latach 20. jeszcze 30. XX wieku, tak, międzywojenne czasy, jeszcze przed, powiedzmy, II wojną światową, wszyscy wiedzieli i wszyscy uważali, że masło, śmietana tłusta, jaja, smalec, mięso to najzdrowsza dla nas ludzi rzecz. I wszyscy byli szczupli, nie było zawałów, nie było udarów, nie było nowotworów. Oczywiście było, ale w takich malutkich, skrajnych, tak, ilościach. Dzisiaj odwrócili piramidę żywieniową w drugą stronę, czyli w latach 50. weszły leki na obniżenie cholesterolu, więc powiedzieli ludziom, że tłuszcze zwierzęce podnoszą poziom cholesterolu i poziom cholesterolu jest dla nas zły, wysoki i przez to umieramy i przez to mamy zawały i udary serca, co jest absolutną kpiną, ale myślę, że tutaj dużo osób o tym wie na sali już, tak? I powiedziano teraz, że więc już całkowicie tłuszcze zwierzęce wykluczyli z jedzenia i teraz system próbuje zrobić dokładnie to samo z mięsem. Jak tu ktoś jest rolnikiem, to wiecie, wszystkie zwierzęta muszą być okolczykowane. Nie możecie sobie mieć świnki i ją zjeść na własne potrzeby nawet, bo mogą was nawet do więzienia za to wsadzić, albo dostaniecie karę taką, żebyście musieli pół domu sprzedać za tą jedną świnkę, że ją zjedliście, tak? Kolejna... I tak dalej, i tak dalej. Mi teraz kuzyn mi mój opowiadał, bo byłem na 1 listopada na wszystkich świętych urodziny na wsi, na grobach i tam kuzyn mi opowiadał, że mają sąsiada taką bardzo biedną wiejską rodzinę w Świętokrzyskim. Mieli 3 świnki i karmili te 3 świnki czym? Rzeczami z pola. Marchewką, pietruszką, ziemniakami, tak jak to zawsze wyglądało. No i przyszedł sanepid,
Zapytał, czym karmicie. Oni powiedzieli, że karmią rzeczami, warzywami z pola, no i musieli świnki zutylizować. Nie mogli ich zjeść, nie mogli ich sprzedać, musieli je zutylizować, bo nie wolno. Dlaczego? Ponieważ system ewidentnie mówi, że muszą być karmione certyfikowanymi karmami z Kanady, czyli z genetycznie modyfikowaną soją i zbożami. Więc nie mogą mieć zdrowych świnek, muszą mieć chore świnki, żeby je zjeść, bo jak jest zdrowa, to trzeba je zutylizować. Takie mamy czasy. I teraz powstają już ruchy wegańskie, wegetariańskie, promowane przez firmę Nestle między innymi, ale nie tylko, czyli przez te olbrzymie korporacje, które zajmują się sprzedażą roślin, tak, płatków i takich tych wszystkich rzeczy. I one wytyczają wytyczne i robią wszystko, żeby dzisiaj mięso całkowicie nie było, można było go jeść. A jeśli go już można jeść, to w najgorszej z możliwych jakości, żeby ono było już na pewno niezdrowe albo nie tak zdrowe. Tak? I dążą teraz do tego, żeby zrobić mięso w laboratorium. I to już się dzieje. Więc za niedługo najprawdopodobniej będzie zakaz jedzenia mięsa albo zakaz sprzedaży mięsa, bo jedzenia nikt nam nie zabroni, znaczy, no, ale zakaz sprzedaży, bo będzie tylko mięso produkowane w laboratoriach. Więc jeśli system mówi nam, że niewolność tłuszczu zwierzęcego i próbuje wykluczyć tłuszcz zwierzęcy i mięso czerwone, w ogóle zdrowe z żywności, to powinno dać wam to państwo chociaż troszkę do myślenia. Dobra? Co jest tak naprawdę zdrowe, a co nie? No i spróbuję zrobić taką krótką ten. My ludzie mamy największe mózgi ze wszystkich ssaków żyjących na ziemi. Zgadza się? Zwierząt. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że... znaczy w ogóle dlaczego było to możliwe, dobra? Ssaki naszego wzrostu, naszej mojej wagi, powiedzmy 80-kilogramowa małpa, tak? Z mojej postury, będzie miała pięciokrotnie mniejszy mózg od mojego. Od mojego to może 6 razy nawet. Nie, tak sobie żartuję, ale naprawdę mam dużą głowę, nie? Olbrzymią głowę. I tak to wygląda. I teraz nasze mózgi jakieś średnio 3-4 miliony lat do tyłu miały objętość 350 mililitrów, czyli tyle, ile mają dzisiaj mózgi zwierząt. Średnio 2 miliony lat do tyłu te mózgi miały już pół litra objętości, ale po 2 milionach lat, czyli w momencie, kiedy my ludzie rozwinęliśmy się, że stanęliśmy w tej pozycji, tak, wyprostowaliśmy się, mamy inne barki, mogliśmy zacząć używać uczni, dzid i tak dalej, zaczęliśmy polować już na inne żyjące zwierzęta i zaczęliśmy jeść nie tylko padliny, ale świeże zwierzęta. W międzyczasie odkryliśmy jeszcze ogień ponoć, tak, i zaczęliśmy sobie przygotowywać te zwierzęta w inny sposób, to przez ostatnie 2 miliony lat nasze mózgi zwiększyły swoją objętość do 1,6 litra. Czyli ponad 3 razy przez 2 miliony lat. I 1,6 litra, dziś nie mamy już takich dużych mózgów. I te nasze mózgi zaczęły się kurczyć od średnio około 20 tysięcy lat do tyłu. O kiedy to nastąpiło? Wtedy, kiedy mieliśmy tą erę neolityczną, czyli ludzie, którzy byli myśliwymi i zbieraczami, tak, jedli głównie mięso, to czyli to, co upolowali, i w sezonie takim jak teraz mogli jeść tylko to, co zebrali naturalnie rosnące na krzaczkach. Zgadza się? Trochę owoców, jakichś takich rzeczy. Nie było zbóż, nie było warzyw, nie było takich rzeczy. I dopiero średnio 10-12 tysięcy lat do tyłu mocno zaczęło rozwijać się rolnictwo i od tego czasu nasze mózgi do teraz skurczyły się średnio od 0,2 mililitra, czyli szklankę. Czyli mamy mniejsze mózgi o tyle. Od momentu, kiedy weszło rolnictwo. I teraz jak to się dzieje? Dlaczego te rośliny zmniejszają nasze mózgi, a mięso rozwija te nasze mózgi? Otóż, kochani, wydatek energetyczny, jaki moje 80-kilogramowe ciało może jakby dać na głowę, żołądek i jelita, bo to jest jeden narząd, tak? Jakby wiecie, że jest oś taka, tak? Mózg jelita, tak? Czyli jakby mózg jest połączony nerwem błędnym i nerwami z żołądkiem i z jelitami i jakby to jest jeden organ, tak? Mózg i żołądek i jelita. I teraz każdy organizm ma ograniczoną ilość energii, którą może włożyć na pracę tego narządu, okej? I teraz do trawienia roślin organizm potrzebuje olbrzymiej ilości energii, bo musi być muszą być 4 żołądki, musi być długi układ pokarmowy, bardzo długie jelito grube, bo tak to wygląda u wszystkich roślinożerców i wszyscy roślinożercy mają olbrzymie zawsze jelita. Dlatego zobaczcie, jak wyglądają goryle, które są na ogół roślinożerne. One mają żebra nie tak jak my ludzie, bo mieliśmy też takie żebra kiedyś według tych badań archeologicznych, ale my teraz mamy żebra na wprost i nawet te końcowe żebra nam się jeszcze nawet spłaniają, dlatego że mamy bardzo malutki układ pokarmowy. Powinniśmy mieć, panowie, bardzo malutki układ pokarmowy, czyli bardzo malutki brzuszek, tak? I wtedy
Jeśli jemy mięso, organizm, znaczy wszystkie zwierzęta mięsożerne mają bardzo krótki układ pokarmowy i my ludzie również mamy bardzo krótki układ pokarmowy. Jeśli ktoś, kto jest wyznawcą diety wegańskiej czy wegetariańskiej, będzie wam mówił, że nasze układy pokarmowe jak są u roślinożerców, to popukajcie mu w głowę, bo ten człowiek nie wie w ogóle, co mówi, nie ma zielonego pojęcia o tym, co on mówi. Porównajcie sobie goryla, jaki ma wielki brzuch, albo osoby, które są, jedzą bardzo dużo roślin, to mają zawsze wydęte te brzuchy, nawet jak są szczupli. Zgadza się? Wzdęcia, gazy. To wszystko wynika z tego, że to wszystko puchnie, ponieważ rośliny potrzebują długo czasu i długich jelit, żeby mogły nasz system trawienny mógł je przerobić na substancje, które będą dobre dla naszego organizmu. W związku z tym, że przestaliśmy jeść rośliny, zaczęliśmy jeść mięso, nasze układy pokarmowe zaczęły się kurczyć, zaczęły być coraz mniejsze, dlatego mamy inną budowę ciała, małe żebra, małe jelita i to spowodowało, że nasz organizm ten sam wydatek energetyczny mógł poświęcić do rozwoju mózgu. I dlatego mamy takie duże mózgi, kochani, dlatego, że zaczęliśmy jeść mięso. I mięso jest dla nas najzdrowszym pokarmem ze wszystkich, dla wszystkich. Powiem, na co przede wszystkim, kochani, trzeba zwrócić uwagę. Dobra, zacznę od góry. Kochani, wyróżniamy oleje roślinne, oleje zwierzęce. Niektóre oleje roślinne są takie bardzo podobne do olejów zwierzęcych. Ale takie oleje podobne do olejów zwierzęcych są to oleje, które nie są z nasion. Czyli wszystkie oleje, według mnie, które są zrobione z nasion, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej leniany i takie inne rzeczy, które można też chwalić, jakie one są dobre, one dla nas ludzi są najbardziej toksyczne i najlepiej w ogóle nie powinniśmy ich jadać. W ogóle. Najlepsze oleje, roślinne oleje dobre, to są takie oleje, które nie są z nasion, czyli oliwa z oliwek, dobra? Albo olej kokosowy, dobrze? Olej palmowy. Jest cudownym olejem, mimo tego, że go znowu próbują tam w internecie, jaki to jest niedobry, straszny i tak dalej. Olej palmowy wykazuje jedne z najcudowniejszych właściwości prozdrowotnych i energetycznych. Jest najbardziej stabilnym olejem ze wszystkich możliwych. Masło, smalec. To są oleje, których nasz organizm potrzebuje do tego, żeby budować nasze ciało, na przykład układ nerwowy albo mózg. Potrzebuje nasz organizm tych olejów również do tego, żeby dostarczyć nam energię, ponieważ oleje są najbardziej energetyczne ze wszystkich możliwych możliwych energetycznych substancji, które dostarczamy jakby do naszego organizmu. I oleje w ogóle spełniają bardzo dużo cudownych funkcji pod warunkiem, że będą to oleje nie z nasion. Teraz spróbuję powiedzieć dlaczego, jakie były badania naukowe. W 2004 roku we Włoszech przeprowadzono eksperyment, w którym pod mikroskopem, w warunkach laboratoryjnych, spatrzono na mitochondria. Nasze komórki są komórki, komórki w środku mają mitochondria. Te mitochondria to są takie fabryki energetyczne, które produkują dla nas energię, tak? I teraz podawano do tych mitochondriów różnego rodzaju tłuszcze i patrzyli, jak te mitochondria świecą. Czyli im mocniej mitochondrium dawało nam energię, tym mocniej świeciło, tak? To jest oczywiste. I najpierw przebadali kwas palmitynowy, czyli właśnie tłuszcz, który znajduje się w oleju palmowym, stąd nazwa palmitynowy, ale w smalcu i w maśle znajduje się bodajże chyba około 30% też tego kwasu palmitynowego. Jest to długołańcuchowy, nasycony tłuszcz. Nasycony, ten niby niezdrowy. I co się okazało? Okazało się, że ten kwas palmitynowy pobudzał te mitochondria do świecenia i tak jak świeciły te mitochondria, ustalili, że to jest 100%, tak? Jakby tego możliwości świecenia tej komórki. I teraz dalej, do tej komórki zaczęto podawać omega-6. Omega-6, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, tak? Orzechy, tak? To jest omega-6. Okazało się, że przy podaniu omega-6 ta komórka świeciła już, mitochondria świeciły tylko w 50%, o połowę mniej. Ale jak podali omega-3, czyli z oleju lnianego, to wtedy nasze te komórki, te mitochondria świeciły już tylko na 20%. One nawet nie cały czas świeciły, one tak zapalały i gasły. W związku z czym można ludziom powiedzieć, że tłuszcze będą nam dostarczać energii. No tak, ale jeśli zjecie smalec, to dostarczycie 100% energii. Jeśli będziecie chcieli energię pozyskać z oleju rzepakowego i to takiego naturalnego, nierafinowanego, nie tego w sklepie, bo ten nie dostarczy wam w ogóle energii, dobra? To wtedy już nasz organizm może pozyskać tylko 50% energii, ale z omega-3 musielibyście spożyć jej 5 razy więcej niż w smalcu, żeby wasze komórki miały tyle energii, ile powinny mieć. Tłuszcze roślinne z nasion nie są przeznaczone do wytwarzania energii. Moja prababcia mówiła kiedyś, pamiętam, że olej leniany za jej młodości był używany do maszyn. A dzisiaj się mówi, że jest najzdrowszy na świecie. Nie? Ale powiem wam jedną ciekawostkę jeszcze. Oliwa z oliwek
miała 115%. Czyli była jeszcze bardziej energetyczna niż smalec. Więc jeśli ktoś ma nieszczelne jelita, ktoś ma stany zapalne, ktoś ma choroby, ktoś ma problemy metaboliczne, insulinooporność, a chciałby przejść z niezdrowego, czyli węglowodanowego jedzenia na zdrowsze jedzenie, czyli wysokotłuszczowe, tak jak kiedyś my jedliśmy, to wtedy smalec czasami na początku może nie najlepiej na nas zadziałać. To nie znaczy, że smalec jest zły, tylko nasz układ pokarmowy jest zły, dobra, trzeba go po prostu naprawić. I wtedy polecałbym, żeby zacząć zmianę od oliwy z oliwek, dobra, czyli zamieńcie olej rzepakowy, olej słonecznikowy, wyrzućcie to z domu, bo to jest powód waszych chorób. Dobra? Zamieńcie na dobrej jakości oliwę z oliwek, ewentualnie na olej kokosowy, ewentualnie oczywiście masełko, najlepiej klarowane i smalczyk, ale na początku dobrze jest zacząć od oliwy z oliwek i taki jest olej, który nazywa się olej MCT. Mama, celina, tata. Ten olej MCT jest pozyskiwany również z kokosa na ogół, dobrze? Ale ten olej MCT to jest średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli są długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli mają ilość węgla na przykład tam powyżej 12, 12, 14, 16, 18 tych cząsteczek węgla w jednym kwasie. Średniołańcuchowe to się przyjmuje, że to jest 8 i 10 i 20 chyba, czy 25% tych 12, ale zostawmy 8 i 10, a krótkołańcuchowe to są takie 2, 4, tak? Kwas masłowy jest na przykład krótkołańcuchowym kwasem tłuszczowym. Tak to wygląda i olej MCT jest najszybciej i najbardziej energetyczny ze wszystkich możliwych olejów. Na kawkaj.com, tam z, nie wiem w której, ale jak piszecie sobie olej MCT, to tam też wam wyjdzie. Tutaj czasami bywa taki Paweł z Nomaku, to jest taka firma, oni mają najlepszy olej MCT moim zdaniem jaki jest. Jest dosyć drogi, może niekoniecznie nadaje się do smażenia, ale on się po prostu nadaje do tego, żeby go dodawać do posiłków. Ponieważ to jest naprawdę cudowny, wspaniały olej, dzieciaczkom przed wyjściem do szkoły też moglibyście takiego pół kieliszka takiego oleju. Ja mój dzieciak dostaje pół kieliszka oleju MCT i drugie pół kieliszka oliwa z oliwek, wypija, idzie dopiero do szkoły. I mamy energię w szkole, tak, na cały dzień, zamiast tych płatków z mlekiem. Tłuszcze. I teraz wytłumaczę, dlaczego tłuszcze, a to jest pierwsza rzecz, dobra? Czyli oleje roślinne nie będą nam dostarczać energii, oleje zwierzęce będą nam dostarczać energii. Mówiąc, kochani, oleje zwierzęce, będę miał na myśli również oliwę z oliwek i olej kokosowy, dobra? Żeby już nie za każdym razem to powtarzać, więc zapamiętajcie sobie, dobra? Oleje zwierzęce to wszystko to, co pochodzi od zwierząt, do tego oliwa z oliwek, olej MCT i olej kokosowy, olej palmowy, dobra? Wszystkie inne oleje nie będą dla nas energetyczne, to jest pierwszy element. Co się stało, że ludzie zaczęli tyć? Kochani, w latach 100 lat temu ludzie też spożywali średnio, takich ci miastowi, około 80 gram tłuszczy dziennie, tak samo jak my dzisiaj średnio, znaczy wy dzisiaj średnio spożywacie 80 gram tłuszczy dziennie. Różnica, tu się nic nie zmieniło. Różnica zmieniła się tylko na tym, że 80% z tych tłuszczy kiedyś ludzie zjadali jako tłuszcze zwierzęce nasycone, a tylko 20% nienasycone. A dzisiaj się to zmieniło. Czyli jest 60-70 gram tłuszczy nienasyconych od roślinnych, a bardzo niewielka ilość tłuszczy nasyconych. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że my zaczęliśmy jemy tyle samo tłuszczy, ale wprowadzamy tłuszcze, które w naszym organizmie nie są w stanie dla nas wytworzyć odpowiedniej dawki energii. Więc nasz organizm zaczyna głodować, nasze mitochondria, głównie mózg, potrzebuje cały czas energii i w związku z czym ten mózg wysyła informacje do ciała, że on jest głodny, bo on nie ma paliwa i to powoduje w nas wilczy głód na węglowodany. Rozumiecie? I dlatego ciągle jesteśmy głodni. Idioci z Instytutu Żywności i Żywienia, bo tego inaczej nie umiem powiedzieć, mówią ludziom, albo mnie uczyli tak na studiach dietetycznych, że powinienem ludziom pisać 5, a najlepiej nawet 6 posiłków dziennie. Kochani, my nie jesteśmy krową, żebyśmy mieli jeść 12 godzin dziennie. Tak? Ja zjadam 8-10 jajek rano z tłuszczami i mogę przetrwać, ręczę wam, cały dzień bez jedzenia. Bez stresu, bez nerwów. Jeśli nie mam aktywnego dnia, czyli nie jeżdżę na rolkach, nie jeżdżę na snowboardzie, nie idę na siłownię, to 2 posiłki dziennie dla mnie są wystarczające. Jak mam dużo aktywności, no to najlepiej czuję się na 3. Chociaż ostatnio miałem taki moment, że jadłem nawet 5, ale to... ale to było tak przez chwilę tylko, bo tam miałem pewien eksperyment też. Rozumiecie? Tłuszcze, nasze komórki, 90% naszych komórek posiada mitochondria, czyli te fabryki energetyczne. I każda komórka, która posiada mitochondria, ma wybór. Może czerpać energię i z tłuszczu, i z węglowodanów. Może też z białek, ale zostawmy. Białka mają być budulcowe, dobra? Więc albo z cukrów, albo z tłuszczy. Ale jeśli wy wprowadzacie do swojego organizmu zbyt dużo cukrów, to wasz organizm już nie może czerpać energii z tłuszczy. Bo jak zjadacie cukry, to te cukry będą się w 100% wchłaniać do naszego organizmu i organizm coś musi z nimi zrobić.
Jak ich jest za dużo, organizm sobie już nie radzi, dochodzi do stanów zapalnych, powstaje wtedy insulinooporność. Czyli u panów ta insulinooporność jest widoczna tutaj, a u pań tutaj i tutaj. Jeśli, miłe panie, rosną wam trochę tyłeczki i rosną wam trochę uda, to to już jest początek insulinooporności. Cholernie najbardziej niebezpieczna jednostka chorobowa, jaka istnieje, dlatego lekarze jej nie leczą. Tak? Leczą rzeczy, których nie powinni leczyć. Leczą. Dają leki, które maskują objawy. Tak to wygląda. Rozumiecie? U panowie to jest niesamowicie niebezpieczne dla naszego zdrowia, te brzuchy. Dlatego, że te brzuchy, może inaczej, insulinooporność jest spowodowana stanami zapalnymi. Ale te brzuchy, te tkanka tłuszczowa, te tłuszcze roślinne, nieprzetrawione, są odłożone tu w tym miejscu i one same w sobie produkują, jeśli dobrze pamiętam, chyba 17 różnych cytokin prozapalnych. Więc im większy brzuszek, tym więcej stanów zapalnych, im więcej stanów zapalnych, tym większa insulinooporność, im większa insulinooporność, tym większy brzuszek. Widzicie, jak to się wszystko nakłada, dlatego potem bardzo trudno zatrzymać ten proces. A to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, miłe panie. Kwestia większych tyłków i większych ud nie jest tylko kwestią wyglądu. To jest kwestia waszego zdrowia. Widzieliście kiedyś otyłego 90-latka? Otyłego 100-latka? 100-latka, który jest wegetarianem? Weganem? Nie ma takich ludzi. Rozumiecie? Jak wam ktoś mówi, a ty jesteś za chuda. No i bardzo dobrze, bo będę żyć długo. A ty jesteś gruby już niedługo. Przepraszam, nie? Tak to ten, ale no to tak mówią. Ludzie są tak przyzwyczajeni dzisiaj do większej masy ciała, że jak moje pacjentki przychodzą i na przykład mają, nie wiem, 100 kilo, a moja pacjentka chudnie do 70 kilo, gdzie ma jeszcze za dużo, to ona przychodzi i mówi, panie Andrzeju, niech pan coś zrobi, bo wszyscy u mnie w pracy mówią, że jestem już za chuda. Ona dalej ma nadwagę. Po prostu przyzwyczaili się wszyscy do niej, oni zazdrości to mówią. Dzisiaj się to zmieniło, dzisiaj nam się wydaje, że ideał człowieka to trochę więcej. Nie. Ideał człowieka, człowiek ma być chudy. To jest zdrowie człowieka. Oczywiście ma mieć mięśnie. Ja nie mówię o chudości wegańskiej, gdzie ci ludzie nie mają, mają atrofię mięśniową, tak? Nie mają mięśni, mają wielkie tarczyce i tak dalej, i tak dalej. Chudy to znaczy, że mamy nie mieć tkanki tłuszczowej. Kobiety, wy musicie mieć trochę tkanki tłuszczowej, ale ona będzie niewidoczna. Ona ma być tam, gdzie ma być, nie? A nie tutaj i tutaj. Ta tkanka tłuszczowa nam jest niepotrzebna, ponieważ ta tkanka tłuszczowa, jeśli my ją mamy, to oznacza, że mamy insulinooporność, czyli stany zapalne, a to jest przyczyna praktycznie wszystkich chorób, na które chorujecie. Oczywiście nie wszystkich, ale większości. Tak? Więc jeśli chcecie być zdrowi, odstawcie, ja spróbuję taki łatwy wykład dzisiaj może zrobić. Dobra, praktyczny, bo tak widzę, że tu czuję, że chyba to taki łatwiejszy będzie potrzebny. Wyrzućcie olej rzepakowy do kosza, wyrzućcie olej słonecznikowy do kosza, nawet go nie dawajcie nikomu. Chyba, że nie lubicie sąsiada, to wtedy dajcie, nie? Ale normalnie, naprawdę, powyrzucajcie te rzeczy, bo to jest największa trucizna, jaką możecie spożyć. Dotyczy to również margaryn. Tak? To chyba w margarynach, to już myślę, że chyba wszyscy wiecie, że nie wolno spożywać. To są nienaturalne tłuszcze utwardzone dla naszego, dlatego olej palmowy też może być szkodliwy, jak będzie utwardzony, tak? Czyli ten, co jest taki w Nutelli chyba bodajże, nie? To on nie będzie najzdrowszy dla nas, ale to tam nawet nie o ten olej tam chodzi. Generalnie nie tego. Jeśli chcecie go, powinniście smażyć na smalczyku, na maśle, najlepiej maśle klarowanym, jeśli ktoś ma choroby autoimmunizacyjne. Oliwa z oliwek też będzie się nadawać do smażenia i olej kokosowy też będzie się nadawał do smażenia. Może być nawet do smażenia olej kokosowy ten rafinowany, ten taki bez smaku i bez zapachu. On też będzie 1000-krotnie lepszy od oleju rzepakowego. Jak zmienicie tylko tą jedną malutką rzecz w waszej diecie, to będziecie się już w bardzo dużej mierze zabezpieczać przed chorobami układu krążenia. Pierwszy zawał serca w literaturze medycznej był zdiagnozowany, ja nie pamiętam teraz dokładnie, to było jakieś 130-140 chyba lat do tyłu. To znaczy, że 200 lat temu ludzie nie mieli zawałów i udarów. Nie wiem, czy sobie potraficie to wyobrazić, bo dzisiaj 60% ludzi umiera na choroby układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Ale te choroby nie istniały 200 lat temu, ani 300 lat temu. Dlaczego? No bo ludzie nie jedli oleju lnianego, rzepakowego, słonecznikowego, tylko jedli masło, smalec, bo on nas zabezpiecza przed chorobami. Wysoki cholesterol zabezpiecza nas przed miażdżycą, a nie powoduje miażdżycę. To jest w ogóle fenomen. Robię dużo wykładów, jak chcecie państwo, to możecie sobie poglądać też w internecie, możecie wejść też na naszą stronę kafka.pl i tam zakładka publikacje chyba i tam znajdziecie dużo wykładów. Jeszcze na ATVB, to jest taki też kanał na YouTube Artura, który też nagrywa większość filmów, tam około 40 jest filmików. Możecie sobie poczytać, bo no dzisiaj nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, a każdy z tych tematów kiedyś robiłem troszkę szerzej.
Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Dobra, zamieńcie tłuszcze, to będzie olbrzymia już. Po pierwsze będziecie mieli więcej energii, poza tym będziecie mniej głodni, a po trzecie będziecie wprowadzać te tłuszcze dla naszego organizmu, których nasz organizm pragnie, których ich potrzebuje, bo bez nich nie jest w stanie działać. Ponieważ nasz układ pokarmowy przez 2-4 miliony lat był mięsożerny, a teraz próbuje się nam wmówić, że jesteśmy roślinożerni. Ludzie w to wierzą, że mamy uzębienie roślinożerne w ogóle. To jest w ogóle, no to jest kpina po prostu z ludzi, tak? No ale ludzie czasami uwierzą i tak dalej i to tak łatwo nimi niestety manipulować. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tłuszcze. I teraz tak, nasz organizm nie ma czegoś takiego jak szybki metabolizm, wolny metabolizm. Zdrowy metabolizm to elastyczny metabolizm. Chciałbym, żebyście to Państwo zrozumieli. Co to znaczy elastyczny? To znaczy, że jak ja pójdę teraz pobiegać, to będę mam mieć szybki metabolizm. Ale jak sobie siądę i nie wiem, i będę sobie czytał książkę, to ma mieć wolny metabolizm. Rozumiecie? Nasz organizm ma być elastyczny, czyli jeśli trzeba, to ma zapierdzielać, a jeśli trzeba, to ma odpoczywać. I teraz w wolnym metabolizmie, czyli w takim, kiedy nie mam bardzo dużego wysiłku albo wysiłku tlenowego, znaczy beztlenowego, czyli takiego, gdzie brakuje nam już oddechu, to może zacznę od tego drugiego właśnie, czyli jak mamy intensywny wysiłek fizyczny albo beztlenowy, bardzo intensywny wysiłek fizyczny, to rzeczywiście nasz organizm do tego wysiłku potrzebuje glukozy, czyli cukru. Dlatego mamy zapas glikogenu, tak? Nasz organizm magazynuje cukier w mięśniach i magazynuje cukier w wątrobie. I teraz jeśli jest taka potrzeba, żeby dostarczyć nagle dużo tego cukru do naszego organizmu, do komórek, żeby one mogły rozpalić na chwilę bardzo się mocno i dać radę, tą energię produkować dla nas, to wtedy organizm potrzebuje cukru. Ale normalnie na co dzień nasz organizm powinien, wasz organizm też powinien czerpać energię z tłuszczy. Dlaczego? Ponieważ tłuszcz jest najbardziej stabilną energią. Zjadamy tłuszcz i on nas trzyma cały dzień. Zwierzęta mięsożerne w naturze potrafią jeść raz na kilka dni. Wyobrażacie to sobie na węglowodanach? Widzieliście kiedyś wilka, żeby był wychudzony? Bo tylko raz na 3-4 dni na przykład? Albo lwa tygrysa, który by miał atrofię mięśniową? Albo by miał jakąś chorobę? Albo widzieliście kiedyś zwierzę mięsożerne z nadwagą? Niedźwiedź, ale niedźwiedzie wszystko, musi jeść wszystko, bo taka jest jego natura. Tak, dziękuję. Nie ma, tak? Właśnie o tym trzeba polegać, więc skoro wiecie, że w naturze nie ma zwierząt mięsożernych otyłych, bez względu na to, ile będą jeść, to czy wyobrażacie sobie, że jedząc mięso i tłuszcz zwierzęcy możecie mieć nadwagę? Wystarczy zobaczyć. Ja raz na jakiś czas oglądam program przyrodniczy. Jak mi czasami moi przyjaciele wegańscy i wegetariańscy nagadają, że jedzenie mięsa jest nieetyczne, ja sobie włączę program przyrodniczy, zobaczę sobie, jak tam lwy, tygrysy, lamparty i tak dalej, one funkcjonują w naturze, przestaję mieć jakiekolwiek wyrzuty sumienia, że jem mięso. Tak? Weźcie sobie taki film, zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Tak? I tak dalej. Ale tak to jest. Ja postrzegam Ziemię jako jeden wielki organizm. Tak? I my wszyscy jesteśmy częścią tego organizmu. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Rośliny, grzyby, robaki, owady i tak dalej. Jesteśmy częścią jednego organizmu. I ten jeden cały organizm może żyć, może funkcjonować tylko dlatego, że następuje wymiana energetyczna między nami. Co to znaczy, że wymiana energetyczna? To znaczy, że my produkujemy dwutlenek węgla, a rośliny ten dwutlenek węgla przerabiają na tlen, a my ten tlen zabieramy i przerabiamy na dwutlenek węgla, więc bez roślin my ludzie nie możemy żyć, bo nie będziemy mogli oddychać. Jest tak? I tak samo to wygląda, jeśli chodzi o jedzenie. My wszyscy, wszystkie istoty żyjące na tym świecie mogą żyć tylko dlatego, że zjadamy się nawzajem. Tak wymyślił Stwórca. To już nie jest ani etyczne, ani nieetyczne. To tak po prostu musi być. I jeśli nie będzie sarny w lesie, to też nie będzie wilka w lesie. I teraz, o to wczoraj też mówiłem ten przykład, ale on dla mnie jest bardzo fajny, bo tu też mam widzów z wczoraj. Dziękuję, że przyjechaliście. Jak wilk spotka w lesie sarnę, to jest dobra sytuacja czy zła sytuacja? Tak? Proste. Jak wilk zje tą sarnę, to jest etyczne czy nieetyczne? Kochani, nie ma czegoś takiego. No my nadajemy wartości rzeczom, my oceniamy różne rzeczy, czy one są dla nas dobre, czy niedobre. Nie ma rzeczy ani dobrych, ani złych w naturze. To my, ludzie, dzięki temu, że jesteśmy rozwinięci, mamy emocje, mamy mózg, powinniśmy rzeczywiście iść w stronę rzeczy, które nam bardziej służą lub nie służą i dbać o równowagę. Ale zwierzęta w naturze naturalnie dbają o równowagę.
Wilk nie będzie chodził i zagryzał wszystkiego po drodze, co znajdzie. Wilk zje tylko to, co jak będzie głodny, to zje, jak nie będzie głodny, to nie zje. No akurat z wilkiem jest jeden mały wyjątek, że wilk raz na wilczyca, raz na jakiś czas, jak znajdzie jakąś łatwą zwierzynę, jakąś owcę albo gdzieś tam barana, to ona potrafi tam wpaść z tymi małymi dzieciakami i rzeczywiście zagryźć te dwie, trzy owce tylko po to, żeby no, nauczyć te małe po prostu tej pragnienia tej krwi. Bo to tak jest, nie? Bo one muszą mieć ten pewien impuls. Ale normalnie zwierzęta tego nie robią. Zwierzęta naturalnie dbają o równowagę, tak? I środowisko. I tak samo jest u nas. Dlatego nie ma przypadkowych bakterii na świecie, nie ma przypadkowych wirusów na świecie i nie ma szkodników na świecie. Nic takiego jak szkodnik nie istnieje. Każdy szkodnik jest do czegoś potrzebny. Jest taki cudowny film, kurczę, nie pamiętam teraz na tym... Kiss the Grant chyba się nazywa, na Netflixie można znaleźć, nie, albo to nie ten film, jest jeszcze drugi był, jak pokazywali, jak ludzie przeprowadzili się na wieś, ze względu na psa, ta historia już w ogóle jest bez znaczenia, i wzięli takie bardzo brzydkie tereny glebowe i tam stworzyli taki, ileś tam 10 hektarów, stworzyli taki naturalny ekosystem. Potrzebowali 9 lat, żeby wszystko tam funkcjonowało samo. Tam wszystko funkcjonuje samo. I co roku pokazywały im się różne szkodniki, na przykład jakieś tam norki, czy no nie norki, tylko tam były jakieś inne, no na przykład zjadały im kury, albo przyleciały szpaki i zjadły im na przykład jakieś tam owoce, ale jak się okazało, mieli mądrego człowieka, który im w tym pomagał i tak dalej, ten ekosystem potrzebował 9 lat do tego, żeby się uzupełnić. Okazało się, że wszystkie te szkodniki tak naprawdę są potrzebne, żeby ten ekosystem mógł funkcjonować i działać. Nie ma błędnych rzeczy w naturze, to my próbujemy pozbyć się tego ekosystemu. Tak? Nie rozumiemy tego, że jak zabijemy owady, to nie będzie ptaków. Nie? Na przykład. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nam potrzebne, więc nie ma przypadkowych rzeczy. No i teraz tak, co tam ten, jeśli już wiemy, jakie tłuszcze jeść, dobra, mam, aha, bardzo ważna rzecz, nie wolno spalać ani tłuszczy, ani mięsa, ani w ogóle żadnego jedzenia, więc można smażyć na tłuszczu, nawet trzeba smażyć na tłuszczu, tylko w bardzo niskiej temperaturze, ja nazywam to duszenie na smalcu, czyli minimalny palnik, tak, i przykrycie, tłuszcz i mięsko, i to mięsko się dusi, ale z tłuszczem w środku. Tak? I to jest wtedy zdrowe. Można robić rzeczy w piekarniku jak najbardziej, ale nie powinno się w piekarniku przekraczać temperatury 100-120 stopni. Oczywiście można wrzucić na 250 stopni mięsko na chwilę w jakimś tam garze, żeby na, nie wiem, 10-15 minut, tak? Żeby tam ta skórka się zrobiła twardsza, żeby nie puszczało wody i wtedy zmniejszyć na 100 i zostawić na długo. Wtedy mięso będzie zdrowe. Najzdrowsze mięso będzie z wolnowarów albo szybkowarów, bo szybkowar robi bardzo krótko, bo to robi podciśnienie, to wszystko wchodzi do środka i to się robi, ale ja używam w domu wolnowaru, mimo że mamy szybkowar. Wolnowar to jest taka miska, ma taką miskę ceramiczną i to się podgrzewa, tą miskę elektrycznie, mam dwie opcje, albo 80, albo 100 stopni. Ja zawsze robię na 80. Mięso się robi od 8 do 12 godzin. Mówię, o, to kiedy ja będę miała na to czas? No, idziecie spać, włączacie, idziecie spać, rano macie gotowe mięso, no. Bo tego nie trzeba w żaden sposób pilnować, bo tam jest 80 stopni. To się powolutku tam gotuje i jak tam dodacie jeszcze trochę tłuszczyku, polecam jeszcze mimo tego, że mięso jest trochę tłuste, dodać trochę smalczyku, to naprawdę jak zobaczycie, jak to mięsko po 10-12 godzinach smakuje, to ono się po prostu rozpływa w ustach. To jest najlepsza rzecz na świecie, jaką można w ogóle zjeść, najbardziej wartościowa. Okej? No i tyle. No i teraz bo nie wiem, chyba tego nie powiedziałem. Od czerwca, bo zacząłem, ale chyba nie skończyłem. Od czerwca tego roku na próbę, chciałem przejść na próbę, przeszedłem na 6 tygodni, chciałem przejść na dietę karniwora, czyli taką dietę, jaką mieli nasi przodkowie milion lat temu, tak? 500 tysięcy lat temu, czyli mięso, mięso, jajka, mięso, jajka, mięso, jajka, tak? Więc moje żywienie mniej więcej polega tak, że rano zjadam tam powiedzmy te 7, 8, 10 jajek, a potem dwa razy dziennie zjadam mięso. I tyle. Proszę? Nie, ja zjadam całe jajka, ja wrzucam całe, blenduję, szkoda mi tych białek. No mój organizm, ja trochę ćwiczę na siłowni, uprawiam bardzo dużo sportów, teraz na rolkach bardzo dużo jeżdżę w lecie, w zimie na snowboardzie, więc też moje nogi potrzebują dużo białek. O, tu mamy nawet jednego snowboardzistę, pozdrawiam tam, z Lwówka od was tutaj niedaleko. I tak to mniej więcej wyglądało. Zjadałem odrobinę owoców jagodowych w postaci dżemów, które robiła mi moja żona, czyli jagody z lasu, odrobina miodu, trochę żelatyny wołowej, tak, żeby to się zbiło i łyżkę takiego dżemu sobie dodawałem do tego mięska z tłuszczykiem. Tak. Przez 8 tygodni wytrwałem na takim czystym karniworze. Kochani,
Ja zawsze myślałem, że się dobrze czuję i że mam dużo energii, mam dobre ciało i dobre wyniki badań i tak dalej. Ale po 4-5 tygodniach, czy po 8 tygodniach, moje ciało, mój stan umysłu i moje wyniki zmieniły się tak, że nie przypuszczałem, że to jest jeszcze w ogóle możliwe, żebym ja mógł się tak cudownie czuć. Dobra, okej, zaraz już odpowiem, dobra? I próbowałem teraz, bo na potrzeby wykładów i pracy z pacjentami robię pewne eksperymenty na sobie, bo muszę to robić. Próbowałem, po 8 tygodniach wdrożyłem troszkę owoców, bo owoce teoretycznie są zdrowe, tak? I można, powinno się też podjadać trochę owoców. No ale te owoce na razie jeszcze mi nie służą. Zauważyłem, że mam trochę spadku energetycznego, że mi trochę brzuszek się powiększył nagle, bo tak to normalnie na mięsie to mam tak jak ściana płaski, takie nic tam kompletnie nie widać. Tak to wygląda. Ale może też popełniłem błąd, ponieważ jak nie jadłem przez 2 miesiące w ogóle owoców, to wiecie, wszedłem do warzywniaka, kupiłem sobie od razu, wiecie, jabłka, gruszki, arbuza, coś tam. I może za dużo zjadłem naraz i za bardzo pomieszałem, bo to też mogło być taki ten. Więc teraz czekam, jak znowu mój ten układ pokarmowy, bo znowu wróciłem tylko do mięska, się wyreguluje i będę próbował wprowadzać już owoce, ale pojedynczo na siebie i patrzeć jakby co się dzieje, jak mój układ pokarmowy i mój organizm jakby na to reaguje. Ale niekoniecznie, kochani, to nie chodzi tylko o to, że wy musicie jeść tylko mięsko, dobra? I trzeba odstawić jakby całkowicie rośliny, bo niekoniecznie tak jest trochę tych roślin nawet potrzebnych, bo nasi przodkowie jedli trochę roślin, ale jedli ich trochę w odpowiednim sezonie. Czyli jeśli mamy lato, rzeczywiście dobrze jest zjeść trochę więcej owoców, no bo one rosną, więc to jest naturalna kolej rzeczy, jest ciepło na dworze, owoce nas wychładzają, więc one są okej. Ale jak mamy zimę, to raczej powinniśmy się ograniczyć do jedzenia zimowego, czyli co? Kiszonki, tak? Mięso, jaja, ewentualnie to, co mówiłem, kozie, owcze, wyroby nabiałowe, tak? Bo one powinny być dla większości ludzi lepsze. Kurczę, strasznie mi boli głowa już od tego zgniatania tutaj, ale dobra, może jakoś wytrzymam. I tak to mogło wyglądać. Ale teraz dlaczego mięso, a dlaczego nie rośliny? Mówi nam się, że mięso powoduje cholesterol, tak? Bo nie, aha, jakie mięso? Przepraszam, odpowiem. No akurat tak, no jakoś... Bo ja na moich wykładach już mało mówię o jakości jedzenia, dlatego że dla mnie rzeczą jest oczywistą, że jakość jedzenia jest kluczem. I bez względu na to, czy będziemy jeść rośliny czy zwierzęta, jakość jest najważniejsza. Tak? No chyba wiemy. I teraz my kupujemy, ja teraz głównie to, co jadłem, to 80-90% mięsa, to była sarna i wołowina. Czyli zwierzęta trawożerne. I teraz, kochani, naprawdę jak dobrze poszukacie, to możecie znaleźć dobrej, lepszej jakości wołowinę. Może ona nie będzie taka idealna, jakbyśmy sobie wyobrażali, ale będzie lepsza. Są takie krówki, które wychodzą po prostu i chodzą po trawie, tak jak to powinno wyglądać, jedzą tą trawę, to będą takie krówki. Ale jeśli chodzi o jedzenie dziczyzny, to też nie ma problemu, kochani, bo przecież są koła łowieckie. Możecie kupić dziczyznę w kole łowieckim od znajomego, nie wiem, i tak dalej. Myśliwy, jak upoluje zwierzynę, to on ją oddaje do koła, do skupu. I skup płaci pieniądze i wszystkie te cudowne dziczki, sarny, jelenie, gdzie trafiają? No i to właśnie tutaj tą waszą granicę. Do Niemiec wszystko leci. To Niemcy to dostają i teraz oni to przerabiają, kupują to za grosze, przerabiają i część tej dziczyzny wraca do Polski, tylko w jakiej cenie? Więc nie dajmy naszej dziczyzny tym sąsiadom z zagranicy, tylko sami ją... No i oczywiście jest troszkę roboty z tym, no bo wiecie, jak kupicie mięso od myśliwego, no to kupicie mięso ze skórą, tak? Myśliwy tylko będzie patroszył to mięso, ewentualnie trzebił, czyli obcinał męskie narządy. Moja żona w tym jest ekspertem, więc ja muszę być grzeczny w domu, bo się boję, bo w robieniu takich rzeczy. No i wtedy możecie kupić taką zwierzynę razem ze skórą. I teraz mówicie, o Jezus, ile to roboty, a tego nie umie. No my też, moja żona też kiedyś nie umiała. Ale kochani, nie ma roboty, bo jak kupicie sobie dzika, no niech będzie, nie wiem, 50 kilogramowego, nie wiem, żeby łatwiej było liczyć 30 kilogramów, dobra? Kupicie dzika w skórze, to jak go przerobicie, to będzie ważył już 20 kilogramów, będziecie mieli czystego mięsa. To 20 kilogramów czystego mięsa dla jednej osoby to jest, nie wiem, 2 miesiące jedzenia? Więc musicie poświęcić, proszę? Znaczy, tylko dzika teoretycznie trzeba sprawdzać. No u nas w ogóle nie ma czegoś takiego, jak tam te choroby, nigdy w życiu się tam nie złożyło. My oczywiście dzika i tak trzeba sprawdzić, tak? Więc jak oddaję dzika do skupu, to i tak, tak? Roxana, jak dzik idzie do skupu, to i tak jest sprawdzany, tak? Do skupu nie, dobra. 20 zł kosztuje badanie weterynaryjne. Po wątrobie.
No, wiadomo, że to można, bo to po wątrobie będzie widać, jakby jest doświadczony myśliwy, to on będzie wiedział. No, ale tak czy tak, 20 zł kosztuje badanie weterynaryjne. Moja żona je na surowo, tego dzika go przyrządza, to ona go tam połowę zje na surowo, jeszcze zanim dostaniemy te badania, ale u nas akurat w rejonie nigdy w życiu nie było żadnej choroby u dzika, nie? To jest tak? Nikt od nas z myśliwych, z naszego koła nie słyszał, żeby kiedykolwiek u nas dzik był zarażony czymkolwiek. Nigdy. Akurat no, mieszkamy w takim rejonie. Być może, nie wiem jak to jest. Sarny nie trzeba w ogóle badać, nie? Więc możemy jadać. No my, sarna najlepsza na surowo, jest po prostu przepyszna, kochani, naprawdę, też moja żona mnie tego nauczyła. Wspaniała rzecz, po prostu smakuje jak arbuz, rozpływa się w ustach, jest po prostu magia. Tylko trzeba ją dobrze, mięso powinno 2 tygodnie leżeć w skórze w chłodni. Wtedy ono się robi kruche i wtedy dopiero powinno się je obierać. Wtedy jest najlepszej jakości. No my nie mamy niestety chłodni, nie możemy sobie jeszcze chwilowo na to pozwolić, no bo nie mamy gdzie jej po prostu wstawić, więc my zamrażamy to mięso i po 2 tygodniach dopiero je zaczynamy jadać, nie? Najczęściej. Chociaż no, jemy też częściej, wcześniej, ale po 2 tygodniach z zamrażalnika będzie o wiele, wiele smaczniejsze. Cudowna, może wam podać, tak mi przyszedł teraz przepis, podam wam przepis na, bo to o to żonę chciałem poprosić tutaj wcześniej, ale na suszoną wołowinę. Kochani, możecie kupić nawet wołowinę w sklepie albo jakiekolwiek inne czerwone mięso, które nie będzie miało za dużo tych takich przerostów, takich białych, tak, żeby było chrupiące, żeby było mięsko. Trzeba to włożyć do zamrażalnika. Jakbyście chcieli, żeby było bardzo kruche, to nawet na 2 tygodnie, ale my tego nie praktykujemy nawet przy wołowinie ze sklepu. Jak to mięso jest zamrożone, wyciągniecie sobie to mięso, to trzeba poczekać ile? Pół godzinki, godzinkę? Żeby troszkę było dalej zamrożone, ale żeby było troszkę już miękkie, żeby można było ukroić. I kroicie nożem na bardzo cieniutkie plasterki. Trzeba zamrozić, żeby można było pokroić na cienkie plasterki, rozumiecie? Trochę soli i do suszarki do grzybów. 5-6 godzin, tylko trzeba tam, bo mamy takich 5 warstw, więc tak co godzinę przekładamy tą warstwę z góry na dół, nie? Żeby to się równo się suszyło. Około 5-6 godzin ta wołowinka się wysuszy i będziecie mieli najpyszniejsze chipsy wołowe, jakie w ogóle można zjeść. To jest po prostu przepyszne, tam nic nie trzeba robić. Rozpływa się to w ustach, pyszne, smaczne, chrupiące, cudowna rzecz i możecie sobie zabierać zawsze na różne, jak jedziecie gdzieś w podróż, gdzieś, tak, czy samochodem, czy nie wiem, czy na jakąś tam wycieczkę w góry, czy do lasu, to taką wołowinkę można sobie zapakować, po prostu mieć ze sobą i sobie ją cały czas podjadać. Ona jest niesamowicie energetyczna, no bo tam już wiecie, to wygląda, że to jest mało, no ale tego wcale nie jest mało. Zresztą zobaczycie, ile odejdzie po wysuszeniu, jak sobie zrobicie. Cudowna rzecz, naprawdę polecam, dzieciaczkom do szkoły też można dawać, bo też fajnie to wygląda. Dlaczego mięso, a nie rośliny? Jeszcze inną rzecz wam opowiem. Kochani, my ludzie mamy inny biosystem, tak? Czyli inny system operacyjny. Zwierzęta mają inny system operacyjny niż rośliny. W związku z czym rośliny wykorzystują inne substancje do tego, żeby mogły działać i funkcjonować, a my ludzie wykorzystujemy inne substancje do tego, żebyśmy mogli działać i funkcjonować. I teraz, kiedy my jemy zwierzęta, wprowadzamy do naszego organizmu czyste, ekologiczne zwierzęta. Oczywiście jemy czasami świnkę, tak? Bo jeszcze odpowiem do końca na pytanie. Czasami dzika też jemy, bo ja dzika akurat bardzo lubię, ale mięso trawożerne, zwierzęta trawożerne będą zawsze najzdrowsze. Dzik nie do końca jest trawożerny i niestety może podjadać kukurydzę genetycznie modyfikowaną i takie tam, nie? Ale no też jemy dziki, nie będziemy ukrywać. Dzik wychodzi najtaniej w ogóle z tego wszystkiego. Jest też większy i można zrobić. No jeleni dla nas trochę za dużo, no bo to już tam trzeba by się było podzielić, więc jemy my raczej albo dziki, albo sarny, no tak, nie? Do nas do domu przynajmniej prywatnie na razie kupujemy. Ale wrócę do tego, co chcę powiedzieć. Mamy inny ten. I teraz, kiedy jemy czyste mięso, to wprowadzamy do naszego organizmu tylko i wyłącznie te substancje, z których składa się nasze ciało. To powiedzcie mi, w jaki sposób one nam mogą zaszkodzić, bo ja tego nie rozumiem. Nie ma tam nic, czego my nie potrzebujemy i jest tam wszystko, czego my potrzebujemy. Dlatego czerwone mięso i w ogóle mięso i jajka, bo to też jest produkt zwierzęcy, głównie żółtka, tak? To prawda, wiadomo, że żółtka zawsze będą the best. Mają w sobie wszystko to, czego nasz organizm potrzebuje. Wszystko, wszystkie witaminy, wszystkie minerały, wszystkie inne substancje, które nasz organizm potrzebuje, a nie mają nic, czego nasz organizm nie potrzebuje i co jest dla naszego organizmu toksyną. Natomiast z roślinami jest już zupełnie inaczej. No, to akurat wczoraj o tym opowiadałem, tu się trochę powtórzę, ale chciałbym poruszyć ten temat. Rośliny, powiem, bo to mnie najbardziej przekonało, to takie najbardziej, wyobraźcie sobie taką sytuację, że zakopie mnie ktoś teraz tutaj w ziemi, dobra, albo was, wy siebie wyobraźcie, że jesteście na plaży, gdzieś, nie wiem, w Łebie i ktoś was zakopał dla żartów w piasku tak, że nie możecie się ruszyć i wystaje wam tylko głowa, dobra, i sobie poszedł.
a wy tam jesteście sami na tej plaży. I przychodzą na tą plażę jakieś różne pijane osoby, jakieś smyki i teraz sobie podejdą, popatrzą na was, odetną wam kawałek ucha, żeby spróbować, jak smakujecie, wybiją wam oko na przykład, bo sobie tam ktoś sobie wsadzi palec do oka, albo pomalują wam głowę na piłkę i będą kopać. Mile się o tym słucha? Przerażające, nie? No to rośliny są w takiej samej sytuacji, jak właśnie to o czym ja teraz mówiłem. One są bezbronne, bo nie mają mobilnych, obronnych możliwości, żadnych. Nie mogą uciec, nie mogą się ruszyć, chociaż jest jeden grzyb, który się rusza, to jest w ogóle fenomen, ale jest grzyb, który się przenosi, teraz się dowiedzieliśmy na kursie, ale normalnie nie mogą uciekać, tak? Nie mogą się ruszyć, więc rośliny, myślicie, że odwzajemniają naszą miłość do nich? Kochają nas ludzi też rośliny? Takie, mówię o takich jadalnych roślinach, warzywa na przykład, zboża, które hodują dzieci, żeby te dzieci wyrosły, a my chcemy przyjść i zjeść te dzieci. Chcą tego rośliny czy nie? No nie chcą, kochani, tak? One nie mogą krzyczeć, nie mają oczu, nie mogą uciec, więc nam się wydaje, że jak sobie zerwiemy, to one nie cierpią. Tak samo jak rośliny, tak samo zwierzęta i tak samo ludzie mają swój układ nerwowy i są badania, które pokazują, że nawet jak są dwie roślinki koło siebie, a my będziemy zrywać tą jedną, to ta druga będzie reagować stresem na to, że my zrywamy tą drugą. Nie musimy nawet dotykać tej rośliny. Robiono takie eksperymenty w IKEA nawet, w ogóle to jest cud, że zrobiła taki fajny eksperyment, ale ja się na niego powołuję, często go mówiłem. Dała dwa kwiatki do szkoły. Jakie to były kwiatki, jak one się nazywały? Zawsze zapominam. No dobra, nieważne. Dwa kwiatki, ogrodzili je szkłem, żeby dzieci nie mogły tych kwiatków dotykać i zrobili 30-dniowy eksperyment. Do jednego kwiatka dzieci miały przez cały miesiąc w szkole podchodzić i wyrażać pozytywne emocje, mówić temu kwiatkowi, że jest ładny, piękny, że go kochają i żeby chcą, żeby on był w tej szkole, a do drugiego kwiatka dzieci podchodziły i miały się nad nim psychicznie znęcać. To znaczy miały mówić do niego, nie lubimy cię, że jesteś brzydki, spierdzielaj stąd. I co się okazało? Kwiatek po 30 dniach, ten, do którego były negatywne emocje przekazywane z więdu. Pani wiecie, że trzeba gadać pod kwiatkami, nie? I to nie jest żart, to jest prawda. Więc jeśli my przekazujemy negatywne emocje do rośliny, one będą słabo rosnąć, a jeśli będziemy przekazywać dobre emocje, będą lepiej rosnąć. I myślicie, że nas ludzi to też dotyczy? Więc taka krótka uwaga, kochani, to jest ważniejsze od tego jedzenia. Jeśli macie dzieci, jeśli macie wnuki i będziecie im mówić, jakie są beznadziejne, że się źle uczą, że są dobani, że są niegrzeczne i tak dalej, to one będą usychać. Nie będą się rozwijać, będą dokładnie tak, jak o nich będą mówić. A jak będziecie wspierać swoje dzieciaki i mówić im, że są kochane, cudowne, tak jak mój syn tutaj 11-letni, podnieś rękę, tak dalej, to one się będą rozwijać. I to samo, miłe panie i mili panowie. Jak będziecie panowie do swoich żon mówić, spadaj stąd, ty stara krowo, to ta wasza żona stanie się za chwilę taką starą krową i tak będziecie mieli, jak mówicie. Ale jak będziecie mówić do żon dobrze i będziecie dbać o te żony i mówić, że są piękne, kochane i będziecie wdzięczni za to, że wam robią to jedzenie i dbają o ten dom, tak, to te kobiety będą też rozkwitać. Ale miłe panie, wy też nie jesteście najlepsze, ja to obserwuję do mężów i też potraficie tym mężom nagadać, nie, że jest taki, siaki, owaki i tak dalej, to też nigdy nie będzie dobrze wpływać na nas. Te rzeczy, których nie widzimy, nie znaczy, że nie istnieją. Nie? Nauka czasami próbuje mówić, jak nie widzimy, to nie istnieje. No ale prąd widzicie? No nie, a jest czy nie ma? Włóżcie palec w kontakt. Nie trzeba go widzieć, żeby go odczuwać. Więc tak samo on chodzi. Ale teraz to, jak my mówimy do swoich partnerów... Kurde, bardzo skaczę po tematach, ale dobra. To, jak my mówimy do swoich partnerów, to jedno. Najważniejsze jest, jak my mówimy sami do siebie. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Dbanie o siebie, kochanie siebie jest rzeczą dobrą czy niedobrą? O! Ale zobaczcie, nie chcę tu jakby wnikać w jakieś określone religie, dobra i tak dalej, ale zobaczcie, czy religie mówią nam, że kochanie siebie to jest coś dobrego, czy lepiej, czy raczej niedobrego? Religie, zobaczcie, jakie one są sprytne, no nie tylko to czy religii, ale rządów i tak dalej, wszystkich, tak? Znaczy ja, może tak, żeby się wytłumaczyć na początku. Ja uważam tak, że jakakolwiek religia, bo ja jestem taki tolerancyjny bardzo i tak uważam, tak powinno to wyglądać. Każdy ma prawo do wierzeń swoich. Jeśli moja wiara w Boga jest oparta na miłości do Boga, to ta każda wiara będzie okej. Piękna i cudowna i my będziemy z niej wzrastać. Natomiast jeśli wiara jest oparta na strachu przed Bogiem, to ona zawsze będzie nas zwijać. Więc jeśli jesteście osobami wierzącymi i chcecie się rozwijać w tym kierunku, to skupcie się na miłości do Boga, a nie na strachu przed Bogiem, czy tam przed szatanem, czy coś tam, dobra?
I teraz tak, jak już miłujemy siebie, znaczy jak już mamy tą miłość, kochamy Boga, a wiemy, że Bóg nas stworzył na swoje własne podobieństwo, może tak to powiem, dobra, albo mamy Boga w sobie, bo jesteśmy częścią jakby tego Boga, tak, tego, Bóg stwórcą tego świata, czy tam stwórca, no każdy nazywa to jak tam chce, no to jeśli mamy tego Boga w sobie, no to mamy dbać o siebie, czy nie, jak mamy Go kochać? No musimy, ale zobaczcie, jak religie to sprytnie zrobiły. Kochaj matkę, kochaj ojca, kochaj syna, kochaj dzieci, kochaj Boga, kochaj księdza, kochaj sąsiada, nie? Kochaj brata, kochaj siostrę, ale siebie to nie możesz kochać, bo będziesz kochał siebie, to jest egoistyczne i narcystyczne i samolubne. Pięknie, właśnie to chciałem teraz powiedzieć. I jest taki piękny tekst, właśnie, pani mi tutaj powiedziała, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ale jak my siebie nie kochamy, to nie możemy kochać innych. I teraz rządy nam mówią, nie wolno myśleć o sobie, nie wolno dbać o siebie, bo to jest egoistyczne, to jest złe i tak jest przekaz, prawda? Na pewno to zauważacie i czujecie. Oczywiście nie przez wszystkich, tak, bo są cudowni księża, którzy będą mówić, że trzeba siebie kochać, ale jest mnóstwo takich osób, które będą mówić, że jest inaczej. Czyli nie możesz kochać siebie, ale masz kochać żonę. No jak masz kochać żonę, jak nie umiesz kochać nawet samej siebie? Jeśli nie umiesz nawiązać relacji z samą sobą, kochane panie, to w jaki sposób chcecie nawiązać relacje z mężami albo z innymi? Jeśli widzicie w sobie ciągle złe cechy charakteru, ciągle się obwiniacie, tak? Albo uciekacie od tego poczucia winy, bo zrobiliście coś złego, bo nie wiem, jesteście. To najczęściej widać w rodzinach alkoholowych. Mąż pije albo żona pije, nie? Od rana do wieczora, przepija wszystkie pieniądze, siedzi przed telewizorem, chla tylko browary, bo z kobietami też tak bywa, tak? I albo no, powiedzmy o tym mężu, niech tak będzie, bo to taki typowy polski przykład. I teraz ten mąż wie, że on pije i ma problem z alkoholem, czy nie? On wie. Ale nie chce się do tego przyznać nawet sam przed samym sobą, prawda? Będzie tak? No nie jest idiotą, przecież wie, że chleje i życie se z nim marnuje. Ale on się nie przyzna i przyjdzie do niego żona i mu powie, kochanie, może trochę za dużo pijesz. A on co jej powie? To przez ciebie, to ty masz problem z alkoholem, spierdzielaj stara, tam, nie wiem, jędzo, bo nie chcę brzydko mówić i tak dalej, bo on widzi w sobie te cechy charakteru złe, ale wypiera, nie chce się do nich przyznać, więc będzie widział w innych ludziach te same cechy charakteru. Jest tak? Możecie w innych ludziach zobaczyć tylko siebie. Nie zobaczycie nigdy cech charakteru w innych ludziach, których wy nie macie. To nie znaczy, że wy tacy jesteście na dany moment, tak? Ale to może było tak, że nie wiem, ukradliście kiedyś coś za młodu i macie teraz poczucie winy, więc we wszystkich będziecie widzieć złodziei. Bo wy już to przerabiacie, nie pogodziliście się z tym, że kiedyś coś tam ukradliście na przykład, nie? Albo pijecie i będziecie we wszystkich widzieć alkoholików. Tak? I tak dalej, i tak dalej. My ludzie, możemy zobaczyć w innych tylko samych siebie. Więc jeśli ktoś wam mówi, że jesteście tacy, tacy i tacy, to wy powinniście już wiedzieć, że to nie wy tacy jesteście, tylko ten ktoś, kto wam mówi, taki jest. Więc mnie, jak ktoś mówi brzydkie rzeczy, to ja odczuwam współczucie do niego, bo mi go szkoda, że tak to wygląda. Tak? Miłość do samego siebie jest elementem koniecznym do tego, żeby móc normalnie żyć i żeby móc kochać innych. Bo jeśli... Na czym polega miłość? Miłość polega na tym, że jak ja siebie kocham, to co? Dbam o siebie czy nie dbam? No dbam o siebie, nie? Na tym polega miłość. Jak kochamy swoje dzieci, to dbamy o swoje dzieci, tak? Jak kochamy swoje zwierzaczki, bo teraz taka moda na te zwierzaczki, miłość do nich, na przykład do kotów, to też automatycznie dbamy o te zwierzaki, prawda? Więc jeśli kochani... Kochacie się, to znaczy, że musicie się też lubić i musicie się też szanować. A jeśli kochacie się kochacie, jeśli się szanujecie, to musicie o siebie dbać. To jest naturalna kolej rzeczy. I na czym polega to dbanie? Możecie teraz przyjść do domu i powiedzieć tak, kurde, mam do zjedzenia kawałek, nie wiem, karkówki i kawałek pączka. No ten pączek taki dobry, nie? A, to zjem pączka, bo siebie kocham. I będę robił dla siebie to, na co mam ochotę. Czy to jest miłość? To nie jest miłość, kochanie, to jest pożądanie do pączka. To jest pożądanie. To jest pożądanie, nie miłość. To znaczy, że coś muszę zrobić. Tak samo jak jestem uzależniony od alkoholu, to pożądam napić się alkoholu. I co, to jest dla mnie dobre? Jak będę codziennie chlał, bo taką mam potrzebę, bo mi się tego chce, ja się kocham i dbam o siebie. Jak ktoś będzie ładował sobie heroinę w żynę, to heroinę w żyłę, to też będzie to dla niego dobre, bo on ma na to pożądanie. Jak ktoś ma pożądanie seksualne i codziennie siedzi w agencji i w ogóle nie zaniedbuje rodzinę, żonę i tak dalej, to jest dobre?
No nie bardzo, nie? Znaczy nie ma dobrych i złych rzeczy. Są rzeczy, które nam służą i nie służą. Dobrze? Ja tak postrzegam życie. Czyli jeśli coś nam służy, to jest dla mnie dobre. Jeśli coś mi nie służy, to jest dla mnie niedobre. Ale dobre i zło, to my nadajemy jakby temu znaczenie. Pogadałem przykład, wilksa ręka, dobra? Tak to generalnie wygląda. Więc teraz, jak mój pacjent wychodzi ode mnie z gabinetu i ma możliwość zjedzenia chleba, i on patrzy na niego i kurde, zjadłem sobie ten, znaczy dobra, ciasto jakieś słodkie, jak będzie jeszcze. Zjadłem sobie to dobre ciasteczko, ale kawka mi zabronił. I on go nie zje. Albo zjadłem to ciasteczko, albo zjadłem to cudowne ciasteczko, tak? Ale nie mogę go zjeść, bo jestem chory. Czy to jest dla nas dobre? No nie. Kochani, ja postrzegam to trochę inaczej. Wiem, że to ciastko mi nie służy. Więc patrzę na to i mówię, zjadłem to ciasteczko, ale mi nie służy, a że siebie kocham, to go nie będę jeść. Mam dobre emocje? I to jest powodzenie, to jest klucz do powodzenia terapii. Najgorsze, co może być, bo Boże, ja mam zjadane, nie mogę, jestem chory. Biedny, chory, nieszczęśliwy, tak? I tyle. I teraz... To jak już opowiedziałem o tym, to opowiem, kochani, jeszcze dwie, trzy rzeczy o... Dosłownie, no, spróbuję z 50 minut, dobra, jeszcze ostatnie kończymy. Powiedzieć wam, co takiego jest w roślinach, co może powodować, że nie do końca one będą takie cudowne i wspaniałe. Po pierwsze, w roślinach nie ma wszystkich witamin, o których nam się mówi. Nie ma witaminy A w roślinach. Nie ma witaminy K2 w roślinach. No ale mówię, jak to? Przecież marchewka ma witaminę A, bo ma beta-karoten. Ma beta-karoten, ale nie ma retinolu. Witamina A, którą przetwarza nasz biosystem, to retinol. No, przepraszam, to beta-karoten. No nie, dobrze, to retinol. A beta-karoten przetwarza, to jest witamina A roślinna. I teraz nasz organizm może wytworzyć witaminę A, czyli retinol z beta-karotenu. Ale do tego potrzebuje minimum 25 cząsteczek retinolu. To oznacza, że 100 gram wątróbki wołowej to 25 kg dyni albo brokuła. Żeby dostarczyć tyle retinolu do waszego organizmu, co jest w 100 gramach wątróbki wołowej, musicie, kochani, zjeść 25 kg brokuła. Pod warunkiem, że nie macie uszkodzonego genu BCMO, a to ma co trzecia osoba na sali. Pod warunkiem, że macie sprawne jelita, a podejrzewam, że niewiele osób będzie miało w 100% sprawne. I pod warunkiem, że macie jeszcze w pełni sprawną wątrobę. No ale jak się siedzicie i pijecie piwko codziennie, to raczej ta wątroba nie będzie za bardzo sprawna. Różnice. W roślinach nie ma witaminy K2. Tylko witamina K2 ma właściwości prozdrowotne dla nas ludzi. Witamina K1 nie ma żadnych właściwości prozdrowotnych. Przynajmniej do tej pory żadne badanie naukowe ich nie udowodniło. Być może dba o to, żeby krew miała odpowiednią gęstość. Tak? Ale to też nie wiem, czy to prawda, no ale może tak być. Natomiast witamina K2 jest dla was najważniejsza, dla nas, ponieważ witamina K2 decyduje o transporcie wapnia. Nie ma witaminy K2, macie miażdżycę. Nie ma witaminy K2, macie słabe zęby i macie słabe kości. Tak? Nie ma witaminy K2, możecie mieć zawały i udary. I badania naukowe, które zrobili, wykazały, że zaledwie 10 mikrogramów witaminy K2 zmniejsza ryzyko występowania powikłych chorób sercowo-naczyniowych o 10%. 20 mikrogramów to jest 20%, tak? Witamina K2 w roślinach jest tylko w fermentowanych nasionach soi, czyli w natto. Jecie? No nie. Więc albo musicie się suplementować witaminą K2, tak? Albo musicie jeść mięso. Można robić i jedno, i drugie, dobra? Bo ludzie mi często mówią, jak to nie jesz roślin, to skąd ty masz witaminy w organizmie? No to właśnie wam już mówię, skąd mam te witaminy w organizmie, tak? Bo one tam są wszystkie, bo my się z tego składamy i one tam są wszystkie, które nasz organizm potrzebuje. Omega-3. Ważna? Bardzo ważna. Tylko, że nasz organizm ludzki nie pracuje na omega-3. Nie wykorzystuje omega-3. Musi ją przerobić do kwasów EPA i DHA. Czyli omega-3 ludzka to są kwasy EPA i DHA. To pewnie kojarzycie. I one są w rybach, w tranie. Piliście tran za młodu? Tam były kwasy EPA i DHA, tak, i tam one są. W wątróbce są kwasy EPA i DHA. W wołowinie, znaczy w mięsie od zwierząt trawożernych znajdują się kwasy EPA i DHA. To jest nam potrzebne. Ale olej lniany? Zrobili badania naukowe, w których udowodniono, nie wiem, może za mało tych badań, może by trzeba było kilka, bo to wiecie, tak ciętego, ale podawali ludziom olej lniany, znaczy podawali czysty len albo podawali ludziom czysty kwas alfa-liponowy przez dłuższy okres czasu, czyli duże dawki omega-3, okazało się, że ilość kwasów EPA i DHA u ludzi w ich organizmach w ogóle się nie zwiększyła.
Czyli wygląda na to, że przynajmniej to badanie być może będzie sugerować, że spożywanie kwasów omega-3 jest w ogóle bez sensu dla nas z oleju lnianego, bo nasz organizm i tak nie umie sobie z tego wytworzyć EPA i DHA. Są procedury, gdzie może niby to zrobić, no ale normalnie nie, jakby statystycznie nie podnosiły się te kwasy w naszym organizmie. Kochani, i na koniec, najgorsze są ziarna. Zapamiętajcie sobie to, naprawdę. Najgorsze. Może inaczej, rośliny trzeba traktować jak zioła. Rośliny to zioła, zioła to rośliny. Czy zioła można pić ziół ile się chce i kiedy się chce? No nie. Rośliny mają, zioła mają dla nas właściwości prozdrowotne, ale mają też dla nas bardzo silne właściwości toksyczne. Na przykład taki cudowny piołun albo wrotycz, prawda? Ma dobre dla nas właściwości, bo może pobudzić trawienie, może wybić nasze pasożyty, no ale pijcie codziennie pół litra wywaru z wrotyczu albo z piołunu, zobaczycie co się stanie, możecie nawet umrzeć. Tak? Więc wszystko trzeba robić z umiarem i rośliny są takie same. Rośliny mają parę fajnych rzeczy, powiedzmy, ale mają też bardzo dużo złych rzeczy. I teraz dzieci roślin, czyli nasiona zboża pestki, tak? To są dzieci roślin i roślina wszystko, co może, to daje tam broń chemiczną, jaką była w stanie wytworzyć przez 470 milionów lat, żebyśmy tego nie jedli. Spróbujcie zjeść surowe zboże. Albo surową kaszę, albo ryż. Albo surową fasolę. Zatrujecie się? Nie można tego jeść. No zatrujecie się, no dlatego musimy to gotować. Jak po fasoli można nawet umrzeć surowej. I to są często to jest spotykane w naturze. Ponieważ zwierzęta się zabezpieczają, żebyśmy ona była troszkę bardziej strawna dla nas, fasola, groch i tak dalej, to musimy ją przegotować. Ale jak zjecie fasolę i groch, będziecie mieli gazy? Macie gazy wzdęcia po fasoli grochu, czy nie? No macie, no to skoro macie gazy, macie wzdęcia, to znaczy, że co tu się dzieje? Macie stan zapalny w jelitach, czy nie? No to ona jest dobra dla was, czy nie dobra? No to po co jecie? Żeby tam mężowi trochę zepsuć klimat wieczorem. Kochani, dlatego nasze babcie wiedziały to, jakie zboża są dla nas niezdrowe i jak się po nich choruje, bo wcale nie byli takimi idiotami, jeśli chodzi o medycynę, co się nam próbuje teraz wmówić. Wręcz przeciwnie, medycyna ludowa była cudownie rozwinięta. Dzisiaj nie mamy do tego dojścia, bo została całkowicie zniszczone. Może nie całkowicie, ale bardzo dużo tych rzeczy zostało po prostu wykasowanych, zniszczonych, żeby to nie było dalej przekazywane. I one, jak już jadły zboża, to fermentowane zboża. Jak już jadły kaszę, ryże, znaczy jakieś grochy, to się tam moczyło to dzień, dwa, trzy i dopiero się wtedy coś z tego robiło. Żeby pozbyć się tych substancji niefajnych dla naszego organizmu. I tak bardzo pokrótce, jakie substancje. Kwasy fitynowe są substancje antyodżywcze, powodujące, że nasz organizm nie wchłania minerałów. Dlatego, że kwasy fitynowe są takimi chelatorami, które są w roślinach. One dzięki temu rośliny jakby funkcjonują, bo mogą jakby neutralizować albo łączyć sobie te kwasy u siebie, żeby mogły funkcjonować. Ale zrobili takie badania, o tym wam opowiem, bo to jest mega, do mnie mega ten przykład przemówił. Cynk i ostrygi. Ostrygi zawierają najwięcej cynku ze wszystkiego, całego jedzenia, jakie można jeść. Więc podawano ludziom ostrygi, powiedzmy 100 gram ostryg i poziom cynku w osoczu podnosił im się od 2 do 4 godzin do na maksymalnego punktu. I to nazwano 100%. Dobra? Ten pik. Teraz dali ludziom taką samą ilość ostryg, tylko że do tych ostryg dołożyli im już fasolę. I jak mocno wzrosła ilość cynku w osoczu? Już tylko 30% ze 100. A jeśli podano ludziom ostrygi z tortillą, czyli z mąką kukurydzianą, to ile, o ile wzrósł poziom cynku? Nic. Zero. To są kwasy fitynowe. Czyli one chelatują te minerały, to nie tylko cynk, wapń, magnez, potas, cynk, tam jest naprawdę tego bardzo dużo, cała tablica prawie. I teraz, jeśli dlatego mówię, że jeśli zjecie steka, to w tym steku jest wszystko, prawie wszystko. Jakbyście steka z tą kością i z tłuszczem się zjedli, to będzie wszystko, czego nasz organizm potrzebuje. Ale jak zjecie tego steka z chlebem, to nie wchłoniecie cynku już w ogóle. A jeszcze nie, jeszcze z chlebkiem takim, wiecie, nie na zakwasie. Dlatego, że kwasy fitynowe są antyodżywcze i one są tam specjalnie, żeby nie dostarczać witamin i minerałów. Więc nie zmuszajcie tych dzieci do jedzenia, ale to zjedz koniecznie tą zupkę z chlebkiem. Ten chlebek jest tam do niczego niepotrzebny. Podobnie będą działać oczywiście, wiecie, inne rzeczy. Są szczawiany, słyszeliście o szczawianach? Choroba szczawianowa nerek na przykład,
która jest spowodowana, szczawiany, najgorsza rzecz w ogóle, jaka może być. To są takie mikroskopijne, szklane igiełki, oczywiście są rapid, jest takim najbardziej niebezpiecznym, ale są takie mikroskopijne, powiedzmy igiełki, mają różne kształty i one odkładają się w naszym organizmie, odkładają się wszędzie. Wszędzie, w kościach, w szpiku kostnym, w stawach, w mięśniach. Jak wam strzelają kolana, to najprawdopodobniej będą to szczawiane właśnie. Tak? Jak macie bóle stawów, mięśni, kości, to najprawdopodobniej będą to szczawiane. Jeśli macie niewydolność nerek, pogorszone wyniki badań, będą to szczawiane. I teraz medycyna akademicka i dietetyka akademicka też, bo mnie też na studiach tego próbowali mi to wmówić, mówi, że my tylko z pożywienia wchłaniamy 10% szczawianów, a 90% szczawianów produkuje nasz organizm w procesach metabolicznych. Ale jak zrobili niezależne badania, to się okazało, że jeśli ludziom nie podawali szczawianów do diety, to ludzie, my ludzie wydalamy od 10 do 30 mg szczawianów z moczem dziennie. Ale jak zjemy już 50 gram czekolady gorzkiej, to już ilość szczawianów wydalanych w moczu podnosi się 2,5 raza, nawet tam 2,7 raza. No więc myślę, że to wystarczy do tego, żebyście już wiedzieli, że to jest nieprawda, że z mięsa organizm wytwarza szczawiany w naszym organizmie, tak? Tylko one, znaczy też, ale w małych dawkach i z tym organizm sobie radzi. Natomiast te szczawiany przede wszystkim dostarczamy z jedzenia. Gdzie jest ich najwięcej? W tych wszystkich najzdrowszych sokach warzywnych. Jarmuż, szpinak, te wszystkie ohydne, okropne soki, nie? Takie zielenina. Ja ich nie znoszę, nigdy ich nie znosiłem. Tak i tak dalej. W kurkumie jest najwięcej szczawianów spożywczej, to jest w ogóle jakiś kosmos i tak dalej. Więc szczawiany nie tylko powodują, że powodują bóle w naszym organizmie, uszkodzenia nerek, tak, i uszkodzenia stawów, kości, mięśni, mózgu, serca, wszystkiego, bo wszędzie szczawiany będą wchodzić, to szczawiany niestety też mają właściwości chelatujące, czyli również zabierają z naszego organizmu wapń, magnez i cynk na przykład. Dlatego szczawiany wapnia mamy w nerkach, tak? Bo szczawiany łączą się z wapniem, plus z minusem mamy wtedy sole szczawianowe. Tak? I najczęściej łączy się z wapniem, ale może też z magnezem i tak dalej. Mamy inhibitory enzymów trawiennych, wczoraj o tym mówiłem, czyli substancje, które powodują, że nasze enzymy trawienne, które są niezbędne do trawienia białek, są eliminowane. Więc znowu, jeśli zjecie spaghetti, czyli makaron plus mięso, tak? Doprowadzicie do tego, że organizm nie strawi tego mięsa. A jak nie strawi, no to mięso zamiast was odżywić, to was może nawet zatruć, nie? Bo jak macie nieszczelne jelita, to was będzie zatruwać. To jest naprawdę mega niebezpieczne, ale najbardziej niebezpieczne są lektyny i o tym tylko 2-3 zdania powiem. Lektyny to są takie naturalne pestycydy roślinne, które różnią się troszkę od siebie, dlatego w różnych produktach będą troszkę inne lektyny i trochę inaczej będą działać, ale te lektyny mają takie, na przykład gluten jest lektyną. I gluten, jak ktoś ma celiakię, wiecie co to celiakia? To znaczy, że te cząsteczki glutenu, tak, łączą się z kosmkami jelitowymi w jelicie cienkim. One się do niego mają taką umiejętność, lektyny wszystkie, że się łączą z innymi cząsteczkami w naszym organizmie. Więc tworzy się jedna cząsteczka, jak plemnik i komórka jajowa, tak? To są jakby dwie lektyny, łączą się z jedna całość, więc jest to samo. I teraz system odpornościowy, jak chce zwalczyć lektyny, tak, bo widzisz, że to jest stan zapalny, to on, zwalczając lektyny, zwalcza również nasze kosmki jelitowe. Więc ludzie mają coraz mniejsze kosmki jelitowe i nie wyciągają wartości odżywczych z pożywienia, tak? I to może doprowadzić nawet do śmierci. Ale wszystkie lektyny będą działać tak samo podobnie, nie tylko na kosmki jelitowe, ale na całe nasze ciało. I teraz lektyny, co powodują lektyny? Lektyny powodują stany zapalne w naszym układzie pokarmowym, w jelitach. I to powoduje, że nasz układ odpornościowy nie posiada komórek odpornościowych w środku w jelicie. Komórki odpornościowe, tam jest najpierw śluz, potem jest taka warstwa nabłonka, i dopiero tam mogą się znajdować te komórki odpornościowe. I teraz jeśli organizm wie i czuje, że w jelicie mamy stan zapalny, to on musi te komórki odpornościowe włożyć do środka, do jelita. Tak? Ze środka, bo jakby one są w jelicie, ale nie wewnątrz, tylko w ściankach jelita. O, może tak, żeby tak dobrze zapamiętać. I wtedy organizm musi rozszczelnić połączenia między tymi komórkami, które tworzą, są pod śluzem, żeby te komórki odpornościowe mogły wejść do środka, do jelita. Jeśli to jest wtedy ta zonulina, tak? Można sobie zmierzyć poziom zonuliny w krwi, znaczy w stolcu i wtedy ilość tej zonuliny będzie świadczyć, czy macie szczelne jelita, czy nieszczelne jelita. Im więcej, tym gorzej, tak? No tak to wygląda. I teraz jest to okej. Jeśli to by było jednorazowe zagranie, nic się nie dzieje, organizm z powrotem odbuduje te połączenia, będzie okej. No ale jak wy codziennie jecie, nie wiem, pomidory,
Pomidory są najgorsze. No, skórka z pomidorów, tak? Albo codziennie ziemniaki, zboża i tak dalej, bo to są wszystko lektyny, fasole, grochy i tak dalej. To cały czas macie dziury w jelitach. I robi się takie dziurki, jak tu u mnie akurat się zrobiła naturalnie, widzicie? I wtedy niestrawione cząstki białek, na przykład może być z mięsa, albo endotoksyny, które są na przykład jakieś tam zabite bakterie gramujemne, albo właśnie te lektyny przedostają się do środka i nerwem błędnym mogą się przedostawać do mózgu i powodować na przykład depresję. Jak odstawicie lektyny, nie ma mowy o depresji. Prawda, nie, depresja mózgu, stan zapalny mózgu to stan zapalny jelit. Nie ma stanów zapalnych jelit, nie ma stanów zapalnych mózgu, ręczę. Nie ma stanów zapalnych jelit, nie ma chorób autoimmunizacyjnych żadnych. A jest ich, ja tu gdzieś to było, gdzieś tu, o teraz to już zanim znajdę to nie ten. Tak to mniej więcej wygląda. Lektyny są najbardziej niebezpieczne, kochani, dla nas ludzi i oczywiście nie każdy będzie tak samo na nie reagował, tak? Ja reaguję bardzo, ale jeśli macie Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, jakąkolwiek inną chorobę autoimmunizacyjną, a jest ich około 300 dzisiaj, oficjalnie tam stwierdzonych chyba około 150, w Polsce się tam 80 wyróżnia, ale oficjalnie jest chyba 150, ale naukowcy już znaleźli nowe objawy, jest około 300, bo choroby autoimmunizacyjne, czyli mogą dotyczyć każdej części naszego ciała i dają różne objawy, to jeśli macie jakąkolwiek objaw choroby autoimmunizacyjnej, na pewno macie nieszczelne jelita. Nie ma innej opcji. Przy szczelnym jelicie nie ma choroby autoimmunizacyjnej. Nie ma takiej możliwości, żeby ona występowała. Nawet jakby, bo ona, tam przyczyny mogą być jeszcze w innych miejscach, mogą to być metale ciężkie i coś tam, ale i tak musi być, to musi być to nieszczelne jelito, żeby mogło dojść, żeby te się niebezpieczne substancje z jelita mogły się przedostawać do naszego organizmu. Jak to się nie dzieje, nie ma choroby autoimmunizacyjnej. Więc najprostszym sposobem usunięcia stanu zapalnego z jelit i usunięcia choroby autoimmunizacyjnej jest na jakiś czas, co trzeba wykluczyć? No lektyny. A najlepiej rośliny wszystkie? Uszczelnić jelito, dojść do zdrowia. Trwa to się, naprawdę wystarcza zazwyczaj maksymalnie 3 miesiące, żeby doprowadzić organizm do idealnego stanu, a potem powoli sobie wprowadzamy różne rzeczy z roślin, które robimy i patrzymy, jak się czujemy i co się dzieje. Dlatego to mięso jest takie niebezpieczne. No bo przecież jakby ludzie wiedzieli, że każdą chorobę autoimmunizacyjną można wyleczyć 3-miesięczną dietą mięsną, tylko oczywiście w odpowiedni sposób, zrobione muszą być proporcje, wiecie, a tylko tak ogólnie wam mówię, to nie byłoby chorób. Nie no, spokojnie, my też jadamy. Owoce są lepsze, owoce są jedne z fajniejszych rzeczy, dlatego że... I tak dalej. To nie znaczy, żeby w ogóle nie jeść. Jak się macie problemy z tarczycą, powinno się odstawić warzywa kapustne. Ale jeśli nie macie problemów z tarczycą, możecie sobie jeść trochę tych warzyw kapustnych. No dlaczego nie? Tak? No wiecie, no wszystko ma jakieś granice, jeśli tam lubicie. No ja akurat lubię mięso, mnie teraz bardzo smakuje i nie bardzo potrzebuję tych warzyw kapustnych. Ale na przykład, jeśli macie niedobory jodu, no to jeśli macie jakiekolwiek choroby kobiece, macica, jajniki, piersi, tarczyca, dobra? To jest najczęściej niedobór jodu, zaburzenia hormonalne spowodowane niedoborem jodu. A w warzywach kapustnych znajdują się glukozynolany goitrogenne, które hamują wchłanianie jodu do komórek. A jod jest najważniejszy też, bo jod się powinno w ogóle suplementować. No, to jest tego naprawdę jest bardzo ważny suplement. No i tyle, kochani. Czy macie jakieś pytania może jeszcze na koniec? Co dodać, co wyjaśnić? Nastawy? No, ja bym zaczął od szczawianów. Kurczę, jeszcze raz, bo... Też tak myślałem przez wiele lat. Prowadziłem mocno pacjentów na kurkumie również, sam też spożywałem, ale już nie spożywam. Kurkuma ma, jak każde zioło, tak samo i kurkuma ma swoje dobre właściwości i mniej dobre właściwości, tak? Lawenda na przykład, cudowna, wspaniała, działa bakteriobójczo, antystatycznie, tak, uspokaja i tak dalej. Ale lawenda również będzie miała właściwości antybakteryjne. Więc jeśli zjecie kilogram lawendy codziennie przez pół roku, nie będziecie mieli w ogóle flory bakteryjnej na przykład, tak? Oczywiście tutaj rozcieńczana w hydrolatach i tak dalej, w takich ilościach ona cudownie, fantastycznie działa, no ale też nie można kilogramami jeść żadnych ziół, tak samo i tutaj tego. Natomiast kurkuma okazuje się bardzo niebezpieczna, kochani, ale też bardzo pomocna, dlatego że jeśli na przykład mamy choroby nowotworowe, guzy nowotworowe i podajemy wlewy z kurkumy, to one też cudownie działają, tak? Można też podawać jakby na nasz organizm, ponieważ kurkuma uszkadza DNA komórek nowotworowych.
Tak, więc przy jednostce chorobowej typu guz nowotworowy, kurkuma na 2 miesiące, 3 miesiące może być wskazana nawet. Ale jeśli ona nie zabije komórek nowotworowych w 2 miesiące, to trzeba ją odstawić. Albo normalnie, jak już będziecie zdrowi, to też powinno się ją odstawić, dlatego że kurkuma będzie uszkadzać DNA wszystkich komórek. Dlatego kurkuma się nie wchłania. Wiecie o tym, czy nie? Jak zjecie kurkumę, ona się w ogóle nie wchłania do naszego organizmu, chyba że zjecie ją z pieprzem. Tak? A jak zjecie już ją z pieprzem, to wtedy uszkadzacie drugą fazę detoksykacyjną wątroby i wtedy ta kurkuma zaczyna już wchłaniać się do naszego organizmu. Dlaczego organizm nie chce przyjmować kurkumy? Jest jakiś powód, nie? I tak to wygląda. Więc kurkuma super, ale na chwilę i tylko w niektórych miejscach i momentach. Tak gdzieś wygląda. No i tak, nie wiem, to chyba tak z podsumowania tyle. Chciałbym was tylko prosić, najważniejsze, żebyście, kochani, zaczęli kochać siebie nawzajem. To jest najważniejsze z tego wszystkiego. Bo jak zaczniecie siebie kochać i zaczniecie siebie szanować, to będziecie wreszcie dla siebie dobrzy. A jak będziecie dla siebie dobrzy, zaczniecie się akceptować takimi, jakimi jesteście i będziecie się kochać, bo będziecie uważać, że zasługujecie na szacunek i będziecie wypełnieni tą miłością do samego siebie, to wtedy tym szacunkiem i tą miłością do samego siebie będziecie mogli zarażać i dzielić się z innymi. Będzie tak, czy nie? I wtedy świat się zmieni i system już nie będzie miał nad nami kontroli, bo system ma nad nami kontrolę tylko wtedy, kiedy się nienawidzimy, kiedy się boimy przede wszystkim, tak? Włączcie telewizję, słyszycie tam coś innego niż strach? Strach, nienawiść. To są jedyne dwie emocje, które tam występują. Tak? Strach przed wojną, strach przed Rosją, strach, co tam jest jeszcze takiego, strach przed wirusami, strach przed bakteriami, strach przed słońcem, bo przecież jest ładna pogoda, to jak wyjdziecie na dwór, dostaniecie udaru. Strach przed wyjściem nad morze, nad jezioro, żeby się wykąpać, bo przecież na pewno jak pójdziecie na jezioro, to się utopicie. Do tego jest bezczelna jeszcze telewizja, co odkryłem, kochani, 1 listopada. O czym ciągle gadają? Ile osób zginęło w wypadkach samochodowych? Żeby tylko straszyć ludzi, żeby nie pojechali na grób do swojej babci, bo zginą w wypadku samochodowym. Oni są tak bezczelni. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to jest ciągle ten strach rzucany. Albo nienawiść. Musisz nienawidzieć PiSu, musisz nienawidzieć PO, czy tam KO, czy nie, co to tam jest. Rozumiecie? Uciekajcie od takich emocji, tylko dobre emocje, czyli trzeba się uczyć, to co pani teraz zrobiła przed chwilą, radość jest najpiękniejszym stanem umysłu, miłość jest najpiękniejszym stanem, odwaga, nie pożądanie, tylko ochota, bo fajnie jest mieć czasami ochotę, nie, panowie? Widzicie swoją żonę, tak się ładnie ubrała i też czasami fajnie jest mieć na ochotę, nie? Ale jeśli żona powie, wiesz co, kochani, akurat dzisiaj mnie głowa boli, no to okej, no miałem na nią ochotę, no ale ona dzisiaj nie może, no to dalej jest okej, ale jak jest pożądanie, i mówię, żono, muszę cię dzisiaj mieć, a żona powie, głowa mnie dzisiaj boli, no to będziecie już żyć negatywnymi emocjami, prawda? Bo jest różnica między pożądaniem a ochotą. Ochota to takie pożądanie, że fajnie, jakbyśmy coś mieli, ale jak nie będziemy mieć, to też fajnie. Nie? I to jest fajne. Więc to jest najważniejsze. I nie dajcie się oszukiwać tym dietetycznym poradom, że macie jeść 5 razy dziennie, że macie jeść po co. Po co zapychać 5 razy dziennie swój organizm? Że macie iść unikajcie zbóż, kochani. Ja bym zaczął od tego, naprawdę. Oczywiście, jak bardzo lubicie, możecie sobie upiec, ale to trzeba kupić ekologiczną mąkę, tak? Z płaskórki albo z samoprzy, a nie z genetycznie modyfikowanej tej. Można kupić w internecie, zamówić sobie ile chcecie. Jak chcecie zrobić chlebek, to sobie zróbcie go na zakwasie. Możecie go wtedy jeść, jasne, on wam mniej zaszkodzi. Jak chcecie spożywać mleko, no to wybierzcie mleko od krówek Jersey, albo wybierzcie mleko kozie, albo najlepiej zróbcie sobie sery takie, żeby były trochę przefermentowane i tak dalej, żeby coś porobić z tą żywnością, dobra? Jeśli chcecie, bardzo macie ochotę na jakieś warzywa, a ja mówiłem, że one są nie najlepsze, to weźcie je, ukiście i zjedzcie sobie kiszone takie warzywa. Też będą o wiele, że kapusta kiszona będzie już o wiele, wiele lepsza, bo będzie miała mniej tych tam izotiocyaniany się to nazywa, tak? Tych substancji, które będą szkodzić. Dobra? I najważniejsze, mięsko czerwone, ale najlepiej samo. Zróbcie sobie raz dziennie taki posiłek, że zjecie sobie czy kawałek czerwonego mięska z tłuszczykiem, ewentualnie odrobinę owoców jagodowych sobie dodajcie do tego, żeby to tam jakiś tam smak to miało i zobaczycie, jak będziecie się dobrze po tym czuć. A jak chcecie jeść warzywa, to jedźcie, ale ja proponuję najlepsze, takie najprościej, jakbym powiedzieć, rano jajka albo zupę mocy. O, najlepiej rano zupę mocy, to najlepsze. No, mówiłem o tym przed chwilą, nie było pani wcześniej? Aha, was nie było tutaj. Dobra, to są te wywary na kościach wołowych, szpikowych. Będzie dostępne chyba tutaj też nagranie na Nantes, tak? Dobrze, chyba tak, nie? To będziecie mogli sobie tam obejrzeć. No, tak, no właśnie.
No nie pić, no. Najlepiej nie pić. I mało, i dużo. Najlepiej nie pić. To jest ten, gdzie jakieś zupki mocy, albo jajeczka, albo mięsko, a jak chcecie zjeść warzywa, albo jakieś takie rzeczy, to sobie zjedźcie, ale zróbcie sobie taki osobny posiłek. No, tak bym najlepiej radził, żeby nie mieszać z mięsem, nie mieszać z jajkami, żeby organizm mógł wchłonąć te cudowne rzeczy z mięsa i z jajek i żeby to wyglądało. No i tak jakby tak na początek, myślę, że to będzie starczające. Dziękuję kochani bardzo. Bardzo miło było się z wami spotkać, pogadać. No i co? No, radość, miłość do roboty. No i dbajcie o siebie, dbajcie o siebie.